Nazywam się Zbigniew Matysiak, rocznik 26. Pochodzę z rodziny całkowicie wojskowej. Mój ojciec i trzech moich wujków wszyscy byli zawodowymi wojskowymi, legionistami. Z tym, że mojego ojca z formacji legionowych w 26 roku przeniesiono do policji. Przeniesiono do policji w stopniu aspiranta, został wysłany na wschód i tam żeśmy się tułali, bo ojciec nieźle się tam zachowywał. To mieszkałem w Krzemieńcu, był ojciec komendantem posterunku, mieszkali w Antonowcach, w Wiśniowcu, słynnym tego słynnego Jaremy Wiśniowieckiego, na całym tym Wołyniu. I tak było do roku 1934. W 1934 roku ojciec dostał awans do policji kryminalnej i został przeniesiony do Warszawy. Ja w ten sposób, rodowity Lublinianin, bo się urodziłem w 26 roku w Lublinie, wróciłem do Lublina, bo tutaj cała moja rodzina i dwóch wujków służyło zawodowo w wojsku. I od, jak to ładnie jest powiedziane, od maleńkości, to ja byłem z wojskiem związany i tradycje wojskowe. I babcia moja, wspaniała patriotka, której mąż zginął w 1905 roku, wychowywała mnie w duchu patriotyzmu i ukochania ojczyzny. A że całą rodzinę miałem wojskową, więc tak przesiąkłem tymi wojskowymi wszystkimi ukochaniem broni i tym i się stało. W 1939 roku wybuchła wojna. Wiemy, że po upadku Warszawy wszyscy, większość wojska została wycofywana, przewożona, bo był podpisany polski traktat z kacapami, że nie będą ingerowali. Wszyscy szli na wschód, myśleli, że stworzą drugi front na bezkresach wschodniej Polski. Bagna, nie bagna i inne wspaniałe okoliczności. No ale się stało tak, że oni wcześniej weszli do Polski niż my, żeśmy doszli do tych wschodnich rubieży. No i zaczęła się zgodnie z rosyjską obietnicą bardzo humanitarna rzeź Polaków. Tak żeby nie cierpieli. Jak się zabiło ojca, to po co się matka ma męczyć? Zabić i matkę, no a dzieci zostaną sierotę, ubić i dzieci. I tak żeśmy się w tym duchu przez pierwsze lata chowali, wiedząc, jakiego mamy przyjaciela ze strony Związku Radzieckiego. No, ale że polski naród jest wspaniałym narodem, mamy wspaniałych synów walczących, zaczęły powstawać oddziały, począwszy od pierwszego Hubala, który się nie podporządkował, nie poszedł do niewoli, tylko walczył na Kielecczyźnie. Zaczęły powstawać coraz większe, mnóstwo różnych organizacyjek i innych rzeczy, innych organizacji, które zaczęły walczyć o tą wolną Polskę. Był pewien odłam czerwonej lewicy, bardzo czerwonej, który zaczął nam raczej przeszkadzać niż pomagać w tej walce. I mieliśmy mnóstwo konfidentów, mnóstwo różnych donosów, niedonosów na nas, która w pewnym okresie już w latach 41 na 42 scaliła się cała wielką, potężną armię AK, no z pewnym odłamem NSZ-u. Ale to byłyby oddziały czysto polskie, walczące o Polskę, o honor, o ojczyznę i o wolną Polskę. I tak się zaczęło. Moja cała rodzina, męska strona, została wzięta do niej. Ojca jako policjanta wywieziono na Kołymę i tam został utopiony. Bardzo wspaniała rzecz, bo nigdy nie znaleźli ciał, tak jak ciała w Katyniu zostały wydobyte.
Więc 5000 policjantów, których zginęło na Kołymie, nigdy najmniejszy ślad po nich nie został odkryty. I tak zostałem sierotą, z matką, młodą kobietą, 32-letnią. I wtedy ta jedna matka, mająca mnie jednego, wcale się nie sprzeciwiła, jak ja w wieku troszkę ponad 15 lat poszedłem do podziemia. Z początku pełniłem rolę w organizacji miejskiej PKB, jest Polski Korpus Bezpieczeństwa. Tam taki podział był, byliśmy najpierw obserwatorami, później uczniami, później czeladnikami, a gdy się dosłużyła grupka miana majstrów, mieliśmy prawo złożyć przysięgę. I tak złożyłem przysięgę, gdy doszedłem do stopnia majstra w październiku 1943 roku złożyłem przysięgę na ręce porucznika Juranda, późniejszego mojego dowódcy w zgrupowaniu Zapory. Ale moja pełna działalność odbywała się w mieście. Byłem partyzantem tak zwanym miejskim, bo byli podzieleni partyzanci na tych lasowych i na miejskich. Znaczy mówię o pełnym podziemiu. Ja do 40 brałem udział w wyzwoleniu Lublina, z czego jestem bardzo dumny, bo myśmy cały Lublin rozbroiliśmy, które ogromne dzielnice Lublina były podminowane. Oddziały AK, było 7 okręgów, Lublin podzielony na 7 okręgów, miał swoje grupy, które walczyły w swoim takim rejonie. Ja byłem Lublin Śródmieście, walczyłem o Soldatenheim, o gimnazjum Unii Lubelskiej, żeńskie gimnazjum, tam były ogromne koszary niemieckie, no i o całe Śródmieście. Najdłuższa walka, która była, to była bezsprzecznie w Soldatenheimie, to był przedwojenny klub oficerski, tam Niemcy w czasie całej okupacji mieli swoje duże, bardzo duże koszary. No i duża ilość żołnierzy stacjonowała. Biliśmy się z nimi, zaczęliśmy walkę o Soldatenheim 20 lipca, 21, o 5 rano, 21 lipca w południe do Lublina wjechały pierwsze czołgi sowieckie. Tak jak Lublin był już cały opanowany przez zakowców i podzielony wszystko. Ogrom broni wtedy z Soldatenheimu i przybocznych z Unii jednostek niemieckich przyjechał oddział Rysia, tego słynnego Rysia od Zapory, i zabraliśmy wtedy ogromną ilość broni, bo była akcja burza. Wiedzieliśmy, że będzie w Warszawie ogólne centralne powstanie. I szły, tak jak tutaj wcześniej było zaznaczone, szły ogromna ilość wojska, nie partyzantów, bo AK nie było nigdy partyzantką. AK było wojskiem polskim, gdzie dowództwo miało w Anglii, a myśmy prowadzili tylko typ walki partyzanckiej, a byliśmy nie partyzantami, myśmy byli wojskiem. Dlatego wszystkie sposoby noszenia stopni i wszystko nosiliśmy po polsku, polskie. No i wtedy zaczęliśmy iść na Warszawę, dużo oddziałów wspaniale uzbrojonych, szły Góry Świętokrzyskie, szła cała ściana wschodnia, bardzo silna partyzantka wschodnia. Szła Lubelszczyzna pełna, bardzo silna partyzancko. Szła całe Podkarpacie, wszystko szło na powstanie warszawskie.
i zostało wtedy wszystkie poszczególne małe oddziały. Rosjanie nawet zmniejszyli napór na front posuwający się na zachód, żeby zlikwidować, bo to było groźne dla tego rządu, który niby to w Chełmie powstał. On nie powstał w Chełmie, on do Chełma już przyjechał gotowy. I wtedy powstały te piękne plakaty, które tu na filmie widzimy, te zaplutykarze w reakcji, pańskie wojsko. Tak, ludzie zaczęli nas nienawidzić, bo my mordujemy, a to nie myśmy mordowali, oni mordowali. Oni pod naszymi przykrywkami chodzili po terenie chodziły oddziałki, które nosiły, bo myśmy już później, w późniejszym etapie walki po okupacji tylko za Sowietów, żadne oddziały AK-owskie ani inne nie nosiły opasek na rękawach. Nie nosiliśmy, my nosiliśmy mundury. Mundury, czapki z orzełkami, polskie wojsko, AK, Armia Krajowa. I zaczęły się ogromne aresztowania, wszystko tu, co było zaznaczone. Pierwsze oddziały zaczęli rozbijać na Polanówce, to jest pod Lublinem, tam i Zapora, i mnóstwo skoczków było z tych i innych organizacji. Wszystko zaczęli, jak to zobaczyliśmy, wszystko, co się dzieje, to wtedy poszliśmy tak, lepiej zginąć w lesie, niż zostać rozstrzelany pod płotem. I stąd powstało podziemie polskie. Myśmy nie chcieli walczyć, myśmy chcieli budować Polskę. W porządnym, mądrym kraju to właściwy rząd i opozycje. Pierwszą rzeczą dla nich to jest Polska, ojczyzna, a nie walka z jednym. Tak jak do dnia dzisiejszego niszczy się opozycję, głupoty się gada, że szabelko walczymy. Ale to nie o tym. Ja chcę opowiedzieć o partyzance. Działaliśmy w mieście, była dość mocna, silna grupa, a w szczególności ta grupka, do której ja należałem, podlegaliśmy pod Jemiołę, też skoczka, kolegę Zapory. Podlegaliśmy pod Jemiołę. I naszą działalnością było takie zdobywanie wywiadu, co się dzieje, gdzie się dzieje, zdobywanie finansów dla oddziałów leśnych, wywiad, podawanie różnych rzeczy. I zaczęły się duże aresztowania nasze, bo już się uspokoiło, doszło do roku 45, kiedy już AK zostało przemienione w WiN. Staliśmy się wtedy jeszcze bardziej niebezpieczni dla nich i zaczęli nas wyłapywać za wszystko. Na przykład z mojej rodziny, której w tej chwili miałem, to została aresztowana moja teściowa, nie będąca nigdy w podziemnej organizacji, żona jako harcerka, młodziutka, za to sanitariuszka w akcji Burza, pracująca w szpitalu frontowym. Wszystko, które byliśmy spokojnymi, grzecznymi, dobrymi ludźmi, chcieliśmy budować Polskę. I zostaliśmy wpędzeni do lasu, bezsprzecznie do lasu. Szczura jak zagonimy w kąt, który cały czas ucieka, a nie ma z tego kąta gdzie uciekać, to się odwraca i zaczyna gryźć. Tak samo się stało z nami i z ludźmi, którzy mieliśmy szczątki honoru, dumy polskiego żołnierza. Nie pójdę pod płot z zagipsowaną czy zawiązaną postronkiem gębą, żeby do mnie strzelali. To ja sobie do nich też trochę postrzelam. I w ten sposób powstało podziemie. Myśmy walczyli w mieście i naszego kolegę kiedyś, wspaniałego chłopaka, u niego w domu była radiostacja, którą żeśmy zdobyli, zresztą rosyjska, i miała być przekazana do oddziału, do Nałęczowa, a pośrednio do Orlika,
bo byłem związany z tą grupą orlikowców, a konkretnie z Nałęczowem. Była i ktoś sprzedał konfidentów i kapusi, tak jak do dzisiaj jest mnóstwo. Moi kochani, naprawdę dużo. Między wszystkimi najbliższymi znajdują się ci, którzy nas sprzedają albo nienawidzą. I w ten sposób została sprzedana ta radiostacja. Weszło UB, aresztowało Pergona, bo tak się nazywał ten chłopak. Taki pseudonim miał, po tą radiostację. Wzięli radiostację, wzięli jego, sprowadzali na dół do Willisa, żeby go zawieźć gdzieś do Urzędu Bezpieczeństwa. I w momencie, kiedy on mieszkał na trzecim piętrze, na pierwszym piętrze, na ostatnim zwoju schodków, stara secesyjna kamienica o bardzo stromych schodkach, Szedł przed nim jeden z PM-em na piersiach, a z tyłu szło dwóch, bo tam następnych jeszcze dwóch dźwigało tą radiostację. I on wiedział, po co idzie, na co idzie, więc determinacja, bardzo dobrze wygimnastykowany, wysportowany chłopiec, tego przed sobą, który szedł, pchnął. Wyobraźcie sobie, panowie, co to jest na stromych schodkach lecieć gębo do dołu, mając tutaj na szyi wiszący PM, tak że ten klient, co leci, nie nadaje się prawie do niczego. Popchnął go, przeskoczył po niego, to była przechodnia ulica, na ulicy między Niecałą a 3 Maja w Lublinie. Przechodnia brama była z Niecałej, bo on na Niecałej mieszkał. Zepchnął go, przez niego przeskoczył i zaczął uciekać. Oni w tak wakoku go pomacali, nie wie, że broni żadnej nie ma, a on całe życie na tasiemce nosił pistolet nad kostką na nodze. I uciekając przez podwórko, oni za nim się pozbierali, tego podnieśli, co leżał, on przeleciał całe podwórko. I już tą broń wyciągnął z tej nogawki, bo się chciał zawsze, to strasznie pomaga w czasie bitwy, jak się strzeli do tego, co goni. Moi kochani państwo, powiem wam to, że ten, co ucieka, ma 3 razy większą szansę do wyratowania się, niż ten, co go goni. Bo ten, co ucieka, to nie ma nic do stracenia. I tak źle, i tak źle. A ten, co go goni, to myśli, po cholerę, ja go będę gonił. Żeby mnie zabił, niech se leci. No ale ten tą spluwę wyciągnął, odwrócił się, oddał jeden strzał i dostał wtedy serię z PM-u. Dostał 7 kul, jedną kulę w rękę, która mu wytrąciła Waltera, i 6 kul w lewą, w prawą pachwinę. Także śmiertelny postrzał, potworny trup. I ten Pergon miał młodziutkiego, potem bardzo słynnego, znanego partyzanta, młodziutkiego, 13-letniego chłopaka o pseudonimie Plumpek. A ja, będąc w podziemiu miejskim, jednocześnie większość nas tak robiła. Chodziliśmy do szkoły, bo nam powiedzieli ci nasi dowódcy, chłopcy, wy macie się uczyć, wy nie musicie iść wszyscy do lasu. Przyjdzie Polska, będą potrzebni ludzie, którzy będą wykształceni. I myśmy naprawdę chodzili do lasu, a po szkole żeśmy swoją robotę robili. Nauczyciele, całe grono, wszyscy o tym wiedzieli. I jest dzień, który, nie pamiętam dokładnie, który styczeń, lekcję mamy z profesorem, taki bo chodziłem do gimnazjum mechanicznego, to było z termodynamiki, otwierają się drzwi, wpada Plumpek, malusieńki chłopak, bo oprócz tego, że miał 13 lat, to był bardzo takiej mikrej postury.
w płaszczu, w prochowcu takim jasnym brata, wpada, otwiera drzwi i krzyczy: kowboj, Henka wzięli. Wstałem, głupio się czuję, patrzę, profesor stoi pod tablicą, inżynier Ratajski, zresztą wspaniały pedagog. I on nas, wszystko o nas wiedział, ci wszyscy nauczyciele. To tak stoi i mówi: Zbyszek, to idź już, już nie będziesz mi dzisiaj na lekcji potrzebny. I ja wyszedłem, obok mieszkał, nie blisko, naprzeciwko szkoły mieszkał Puma Michał, zapomniałem nazwisko w tej chwili, z Gdyni, repartiant. Mówię, co się stało, że Heniek jest postrzelony, zawieziony, bo Plumpek powiedział, że leży w szarytkach postrzelony. Ciężko postrzelony, bo będą robili operację. No zawiadomiliśmy, skrzyknąłem grupkę, mówiliśmy na dole, kto zna Lublin, to wie, tutaj przy dawnej octowni na dole Staszyca, umówiłem, piątka nas była, mieliśmy swojego dorożkarza, przewspaniałego przedwojennego dorożkarza zawodowego, był Wacek Pawelec, który wszystkie potrzebne transporty, nietransporty, to dorożko nam przewoził. Jego zawiadomiłem, żeby przyjechał pod szpital, no bo w szpitalu chory, to musimy go w coś wziąć, nie? No i skrzyknęliśmy pięciu chłopców, wszyscy już nie żyją, więc mogę powiedzieć, był syn lekarza, przewspaniały chłopak, Oldek Kosowski, Zbyszek Smutek, syn adwokata, ja, syn oficera policji. Mówię to państwu specjalnie i złośliwie, jako pańskie wojsko, ale za to reszta, synowie, to był, tylko też, żeby się nazywali, słynny chirurg w Lublinie mieszkał w kamienicy, w której ja, i do dozorcy mówił: panie Janie, więc pan Jan też był pan. Przed wojną wszyscy byli panowie. I myśmy byli dlatego pańskim wojskiem, bo mieliśmy honor. Bo pan to jest tytuł, którym się zwracam z szacunkiem do ludzi, a nie przez ty. Bo dobry chłop, dobry gospodarz to i do psa mówi ciapciuś, i do krowy mówi łyska, a nie mówi: no, posuń się. Taka różnica jest między honorem Polaka. No i z tego szpitala Szarytek, cela była dziewięcioosobowa. Ja jako komandir tej grupy rozdzieliłem grupę. Mieliśmy u siebie chłopaka Maniusia Suszka, pseudonim Maniuś, który się bardzo dobrze znał na elektryce. Zepsuł tak telefony, że pół Lublina nie mogło telefonować. Myśmy, dorożka stała pod szpitalem, Oldek Kosowski, Oliwa, którego pani Ewa zna, to znaczy znała, bo już nie żyje, i Puma. Poszli na dół, nie było noszy, nie było, niczego nie było. Siedział przy jego łóżku, siedział żołnierz z pepeszo, więc pepeszy mu nie zabieraliśmy, bo po co, mieliśmy swoje lepsze. Tylko zamek wyjęty i amunicję żeśmy zabrali, bo amunicji nigdy nie było za dużo. I w koce, w cztery koce zwinęli i za cztery rogi wynieśli Pergona do tej dorożki. Także z gniazda os, gdzie od szpitala Szarytek, kto zna Lublin, to będzie wiedział, na dole na Świętoduskiej stała kompania NKWD. Na Staszyca
stał kompania ZOMO, około 400 ludzi, ORMO. Niedaleko na niecałej, na Cichej, stało powiatowe UB, też około 100 żołnierzy. I my z tego gniazda łos wyjęliśmy bez jednego strzału, bez niczego, swojego chłopaka. Doktor Zakryś, słynny ordynator tego szpitala, do mnie tak powiedział, bo ja na warcie trzymałem całą grupę. Kto wchodził do szpitala, to miał prawo, ale nie wychodził już nikt, no bo nie można, żeby ktoś wyszedł i powiedział, że się cyrk odbywa w szpitalu. To doktor Zakryś do mnie przyszedł, no może parę osób mogło go znać wiekowo. On tak przez nos miał jakąś wadę operacyjną i mówi tak, i po co wy zabieracie tego chłopaka? On umiera. Więc śmiałem powiedzieć profesorowi w ten sposób. Umrze między swoimi, a nie umrze pod płotem. I wzięliśmy, wywieźliśmy chłopaka. Dostałem z dowództwa grupy swojej od porucznika Pokera, potworny oper, że bez żadnego rozkazu, bez dzielenia się z dowództwem, odbiliśmy chłopaka ze szpitala. I mówi, teraz jest wojna, ale jak się skończy wojna, to i tak będziesz odpowiadał za to. Jakoś do dzisiaj nikt mi nic nie oskarżył. No i tak się ta przygoda nasza stała. I w tym momencie dostaliśmy rozkaz. Mówi, Lublin się wściekł na drugi dzień. Zwołałeś chłopaków, rozwiąż tych chłopaków. Wszyscy musicie iść do oddziałów. I wszyscy chłopcy poszli w tym momencie, to znaczy nas, biorących w tym udział, pięciu, poszliśmy do oddziałów. Ja dostałem wtedy przydział, to znaczy nie przydział, tylko kierunek, bo był jakoś wolne miejsce, dostałem do oddziału porucznika Romana. To był oddział, były oddział NSZ-u, który po odwrocie nie dał się aresztować przez NKWD przy powstaniu warszawskim, więc wracając od powstania dołączył do zgrupowania Zapory i przeniósł swój cały oddział do Zapory. I tak się stałem ja żołnierzem zgrupowania Zapory. Ja nigdy nie mam pretensji, że byłem zaporczykiem. Ja jestem jestem żołnierzem zgrupowania Zapory. A Zapora miał 9 kompanii, jedną z nich była kompania porucznika Romana. Słucham? No nie, no i w tej chwili zostałem żołnierzem zgrupowania Zapory. Zawsze się tak dowiaduję. I teraz chcę Państwu opowiedzieć o partyzantce, bo tu wszyscy wspaniale opowiadają, oglądamy filmy. Co to jest partyzantka? Partyzantka to siedzą żołnierze w lesie, piękne dziewczyny, ślicznie ubrane, w lufach kwiatki, ognisko się pali wyżej jak sosny, świnia się piecze nad tym ogniskiem, śpiewają piosenki frywolne i to jest partyzantka. Nie, proszę Państwa, partyzantka to była stała troska o broń, której było mało. Była troska o ubranie, którego było mało, a w szczególności butów. Potworny głód. My nie byliśmy partyzantką z wielkich puszcz i lasów. Lubelszczyzna ma najmniej lasów w Polsce. Nasze lasy to nie są lasy, to są krzaki. Jak las ma kilometr długości,
i 300 kilometrów szerokości. To nie jest las. To 10-20 żołnierzy otoczy tych las i wybije, gdy ma broni dosyć, tyle co trzeba, wybije tych 7, 8, 12 czy 15 żołnierzy skrywających się. Bo Zapora wprowadził bardzo mądrą rzecz. Tak jak tu jest powiedziane, Zapora dysponował oddziałem około 200-240 żołnierzy pod bronią na raz. Ale ludzie kochani, 240 żołnierzy nie przejdzie bez śladu. Zostawia po sobie ślad. 240 żołnierzy nie można wykarmić. 240 żołnierzy nie można uzbroić. Więc podzielił na małe patrole, tak zwane u Zapory były oddziały patrolami. To były, znaczy, plutony, które miały od 8 góra 30 ludzi. Tylu ludzi można jeszcze jakoś przeprowadzić. Niepotrzebne dla tej grupki niepotrzebne są podwory, podwody, tabory, kuchnie. Myśmy tego nie mieli. Teraz wyobraźcie sobie partyzant. Prawdziwy partyzant to jest broni, żelaza, jego dobytku, który ma na sobie. To jest około między 14 a 17 kilo. Proszę Państwa, ja tu starsi ludzie, czy ci moi przyjaciele z rekonstrukcji to wiedzą. Przyniosłem 2 sztuki broni. Nie po to się pochwalić, po to, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jak to wygląda. Jak wygląda pistolet. To waży kilogram. Chcę puścić to na salę, żebyś każdy wziął do ręki. Bo są ale to nabite, panie nie, już jest puste. Żeby kto chce, niech weźmie i podać, niech weźmie do ręki, ile to waży. To jest Walter P38. Wyjąć kulę, trzeba. Tego nie podam. Niepotrzebne. Jeszcze taka mała damska broń, którą się to chowało. Nie, to nie jest damska broń, to jest broń wojskowa. Chowało się w cholewy, proszę Państwa. To ostrożnie z tym trzeba się obchodzić. Bo to... Możesz ten podać. Zanim pan kowboj się upora, proszę Państwa, to moja praca nad Zaporczykami od 20 lat to moja największa przygoda w życiu jako historyka. Zrobiłam również film o Olku, który... Prosiłbym, żeby to wróciło. Zrobiłam między innymi film Partyzancka wojna Olek. Olek, który wojował z bolszewikami od 1939 roku do 1956. I jak robiłam ten film w 1997-1998 roku, to był oddział pod Mielcem. Już Olek nie żyje, jego żona sanitariuszka też nie, piękni ludzie. No i chodziły plotki, że właśnie jak przyszedł 1989 rok, komuniści poczuli się mniej pewni i w miasteczku Mielec żyli jeszcze ubowcy, którzy ścigali Olka. Jak Olek przyjeżdżał do miasta, to ludzie na ulicy mówili do tych ubowców: chowaj się, bo Olek przyjechał, to cię zastrzeli. Olek się śmiał, jak ich nie zastrzeliłem w 50-tych latach, to dziś będę strzelał. No ale chodziły też plotki między partyzantami, że Olek nie rusza się bez broni, a jest rok 98, wydaje mi się, czy 9, zrobiłam ten film o Olku. Kręcimy film, tam ekipa odeszła dalej z boku. Ja mówię: panie Olku, czy to prawda, że pan chodzi z bronią? A on był w mundurze, sięgnął do kieszeni takiej, wyciągnął z karmana taką spluwę. Mówi: no tak, panie Wuniu, jakoś tak nijako by było bez broni. Bo powiem państwu to do dzisiaj, że najgorszą cechą ludzi to jest to, że się do czegoś przyzwyczai. A jak się przyzwyczai, to w końcu i pokocha. Jeszcze sekundę, panie Kowboju, pan ucieknie.
Jeszcze a propos tego filmu, proszę Państwa, na ostatnią scenę tego filmu, którą Państwo widzieliście, wymyśliłam właśnie to ognisko i że Zaporczycy odśpiewają swój marsz. To jest oryginalny marsz śpiewany przez żołnierzy Zapory. I w pewnym momencie, ostatnia zwrotka, jak Państwo zauważyliście, jest za Katyń, za zamek, za Sybir, za krew zapłaci Zapory piechota. I tu telewizory kręcą, jeszcze wtedy była beta, cała maszyneria. I przy za Katyń, za zamek jest paf, paf, paf. Do dziś w mojej wsi podlubelskiej mówią, że jak u pani Ewy film robili, to tak szczylali. No ja przepraszam, ochrzaniłam tych moich Zaporczyków. Powiedziałam im, że całą broń schowali do kieszeni, bo ja tu nie chcę policji. Jeszcze raz nagraliśmy hymn Zaporczyków, który poszedł do filmu. Także mam z tymi kowbojami przygodę, ale bardzo ich kocham od 20 lat. Ale w tej chwili chcę jeszcze dalej Państwu wrócić, bo to dopiero jest początek partyzantki. Przychodzi rok 45, czerwiec, kończy się wojna, ogromne siły sowieckie wracają do siebie albo na teren Polski, tak żeby było Polakom tak nie głupio, tak zawsze się lepiej czuje, jak między przyjaciółmi. To wracały całe ogromne pociągi i wtedy mogli ich zacząć używać, tych soldatów z frontu używać do walki z nami. I wtedy zaczęło się naprawdę ciężko, zaczęło się źle. Wieś w tym okresie, moi kochani, była bardzo biedna. Ale co najciekawsze, co najbardziej charakterystyczne. Ja się nikomu nie podlizuję, ja nikogo nie potrzebuję płacić. Ja więcej jak od 100 lat nie mam nikogo na wsi. Nie mam żadnej rodziny, żebym jedną ulęgałkę mógł sobie pójść urwać. Nie mam. Ale kocham chłopów i wiecie, których chłopów? Starych, tych niepiśmiennych, tych najbiedniejszych, bo oni nas żywili. Trafiało się do bardzo bogatego gospodarstwa i mówi, czy by mogli nam dać trochę jakiejś ciepłej wody, coś, kawałek chleba. Do dzisiejszego dnia w trumnie będę to pamiętał. Jakby, a on powiedział, a ciepłego mleka była potworna, zimna, październikowa noc i myśmy przyszli we trzech, a on tak się patrzy na nas, patrzy i mówi, sum bym się napił. Fajnie, nie? A biedny chłop resztką, do dzisiaj pamiętam, drewniane łyżki, miska z kluskami, z serem, z jełczało słoniną i mleko, do którego wodę gospodyni dolała, bo brakowało tego mleka, żeby dla nas wszystkich starczyło i przy jednym stole z tymi biednymi ludźmi. I to była nasza kochana polska wieś, która równo z nami walczyła. I teraz dochodzi do pewnych rzeczy. Przyjeżdżają obok, czy sąsiedzi, czy skąd, nie wiem kto, sprzedany i trafia do celi, bo ja takich spotykałem ludzi, których znałem jeszcze z partyzantki, czy później w więzieniu poznałem, bo siedziałem żeby poznać tych ludzi. Przychodzili i chłop dostawał 6 lat, żona 3 lata, a dzieci do bolszewickiego sierocińca. Tak płaciła wieś za to, że dawali przytulisko dla lasu. I od tego momentu zaczęła się nasza katorga. Naprawdę. Te wsie, gdzie nas naprawdę kochali, było nie do pomyślenia, żeby ukraść świnie, krowę, cośkolwiek, pierzynę,
a w ogóle nie ma mowy o zgwałceniu dziewczyny. Pierwsze, moi kochani, każdy z tych plutonów, co wymieniłem, miał swój teren działania. Mniej więcej, jakbym to określił polem, to było, przyjmijmy, 15 kilometrów na 20 kilometrów. To był rejon, na którym się ja poruszałem. I tylko ja się mogłem poruszać. Ja, to znaczy mój oddział. A obok sąsiedzki teren, to był drugi inny oddział. Wszyscy od zapory. Wszyscy od zapory. Tylko chodziło o to, żeby w nocy. Dlaczego nas nazywali nocnymi? Albo cicho ciemnymi? Z tego powodu, że nasze życie, nasz okres działania to był od wieczora do świtu, a na dzień zapadaliśmy w kryjówki, czy na kwaterach żeśmy się kryli, czy gdzieś po stodołach, czy po tych naszych słynnych lubelskich krzokach, bo nie, w dzień nie mogliśmy się poruszać. Bo tak jak powiedziałem, było już mnóstwo konfidentów i powiedzieli, a z Malinówki poszli tam do Wierzbówki. Nie, tak nie mogło być. Dlatego myśmy na dzień zapadali na kwatery. Wspaniałą mieliśmy taką przygodę, anegdotę opowiem. Do jednej chałupy żeśmy weszli. Mało nas wtedy było, 8, więc w jednej chałupie stanęliśmy, bo jak cały oddział był, to w chałupie na kwaterę szło maksimum 2, nigdy więcej jak 3 i nigdy 1. Z tego i co druga chałupa byli umieszczeni, jak to była wieś, ulicówka czy jakaś, a nie kolonia. Z tego powodu, żeby nie było zgrupowania wszystkich, bo wtedy łatwo otoczyć, łatwo zlikwidować punkt. A gdy są rozrzuceni po całej długiej wsi, to to zupełnie inaczej wygląda. I żeśmy do takiej chałupy przyszli, w tej chałupie siedliśmy, postawiony RKM przy oknie, żeby widać, że można było patrzeć, gospodyni coś tam nam robi do jedzenia i widać sąsiednią chałupę dość daleko i z tej chałupy biegnie takim szybkim krokiem kobieta w naszą stronę. Wpada do chałupy. No dobrze, to tam ciotko, łowotko, jakoś tego. No i bo jadę, mówi, do Niedźwiedzi na jarmark. No, siadajcie, siedźcie. Jak to ja na jarmark, tam chłop się szykuje. Siadajcie, siedźcie. No Stenka, za chwilę leci dziewczyna, dziewczątko 16-18 lat, leci prędko, wpada w sień, matko, bo tam ojciec to w tego. Siadaj córciu, siedź. Za chwilę leci chłop z batem w ręku, w butach, w kurce, już na, po drodze na polu klnie, baby wysłać, bo to, gospodarzu, siadajcie. Siedźcie, nie ma jazdy, nie ma wyjazdy. No dobrze, ale we wsi w chałupie jest chudoba. Krowy, świnki, które trzeba nakarmić na wszystko. No to wtedy delegowany, jak sam raz mnie się trafiło, bo umiałem się przy tym ruszać. Nie dlatego, że kogoś na wsi miałem, tylko ja taki jak noce różne, nie noce, tylko późne jesienne dni i inne, należałem do ludzi, że nie mogłem, że siadłem i siedziałem. Tylko coś lubiłem robić, no to robiłem. To młóciłem, to się nauczyłem krowy doić, bo coś miałem zajęcie. I tak wyglądała doba życia partyzanckiego. I teraz przychodzi czas, nie mamy pieniędzy. Płacimy za wszystko. Jak świnia kosztuje 100, to płacimy 150, żeby gospodyni zrobiła tyle, ile ze sobą weźmiemy. Świadkiem byłem, jak darła prześcieradło i kawałek ugotowanej, jak to się nazywa, rąbanki zawijane, solą posypane
w kieszeń braliśmy, bo nie mieliśmy taborów, nie mieliśmy kuchni. I pojdę chleba i to wszystko wzięte, a resztę co nie wzięte do piwnicy. I jak w tą okolicę wróciliśmy, to wiedzieliśmy, że w tym i w tym gospodarstwie jest nasze coś do zjedzenia. Tak wyglądała doba i życie. Nie dostawaliśmy żadnego żołdu. Do tego miałem wspaniałego dowódcę. Nie do pomyślenia było, żeby był chłopak nieogolony. Góra, dwudniowy zarost. Golić się, nie masz czym. To Roman, wspaniały chłopak, wspaniały dowódca. Mówi, nie masz czym, szybo się ogoli. Szyba ostra, ogoli się. Na drugi dzień chodzi chłopak, jakby mu granat na gębie wybuchł, cała morda pokrojona. I on mówi, co cię koty napadły? A on mówi, nie, goliłem się, panie komendancie. I to są rzeczy te wesołe, te śmieszne, rzeczy tragiczne w niektórych układach. Też opowiem państwu anegdotę, bo nasze życie się składało albo ze strachu śmierci, albo z anegdot. Jesteśmy na kwaterze, płacz, krzyk, biedna chałupa, polepa, nie ma, to znaczy nie ma podłogi, tylko glina. Krzyk zbliża się już ten ranek, wchodzimy do chałupy. Co się dzieje? Krzyk, a chłop bardzo chory, leży, umiera chłop. Co umiera chłop? Co mu jest? Ten mój dowódca był taki chłopak trochę wykształcony. I mówi, co jest? Trzeba zobaczyć. Leży chłop, ogromna taka pierzyna przykryty, żywy kościotrup. Odkrywamy pierzynę, a on na brzuchu ma, kto państwo zna przedwojenne chłopskie garki, takie z żeliwa, takie wąskie, wysokie, z uszami. Leży ten chłop i na brzuchu ma ten garnek postawiony jako bańkę. Jemu całe kichy, całe... I tu jest dramat, ja to opowiadam jako wesołą rzecz. Wciągnięte to wszystko w te kichy i on leży i jęczy, bo mu postawiła znachorka ze wsi ten baniak na brzuchu. Mój dowódca, on chodził z parabelo, patrzy w tej chałupie tych bab pełno i żona, takie dzieci malusieńkie, bida, nędza, wszystko. On otwiera kaburę, wyciąga parabelę, a ta baba na kolana, płacz te baby, nie zabijaj ta go, on będzie żył, on będzie żył. Roman doszedł do tego, pierdyknął w ten gar się rozleciał, bo nie można było podsadzić nic, żeby ten garnek mu z brzucha zdjąć. No i o takie rzeczy, moi kochani, przychodzą, to był dzień codzienny. Dzień codzienny. Spotkaliśmy dziewczyny z Powstania Warszawskiego, które przyjeżdżały targować. Przyjeżdżały po ser, po mleko, po jakąś rąbankę. Nakryliśmy ich w chałupie. Też siedziały z nami do nocy, aż ich wypuściliśmy. No ale wtedy było wesoło. Dziewczyny miały sobą tego towaru. Myśmy mieli bimbru. Dziewczyny z Powstania Warszawskiego. Autentyczne dziewuchy. Także takie przeszły. Ale większość, kochani, wyobraźcie sobie, robimy robotę, robimy GS, czy robimy posterunek. Po takim posterunku, tak jak powiedziałem, po terenie nam przypisanym, mogliśmy się poruszać ruchem konika szachowego. Jak zrobiliśmy robotę tutaj, musieliśmy wybyć przez tą noc minimum zrobiona robota i minimum 15 kilometrów podziać się gdzie indziej, żeby nas nie, bo tak to donieśli, sprzedali nas, a u tych byli, a u tych mieszkali, a tu zrobili. Nie, trzeba się było przenieść. I teraz w tą deszczową noc, w złym obuwiu, w złych łachach, deszcz pada,
i na plecach 16 kilo dźwigania. 16, 18, no i starsi, bo bywali i żołnierze po 30 dobrze. Tak wyglądało życie partyzantów. To nie to, że to była, szli do partyzantki dla rozrywki. Ilu poszło synów, zostawały matki, narzeczone, żony, bo ginęli, a przeważnie ginęli ci. Mieliśmy w naszym oddziale taką przygodę, że z wesela chłopak, pan młody, poszedł do oddziału. Poszedł do oddziału, bo on będzie w lesie. Bo tu są koledzy z sąsiedniej wsi, wszyscy. I nie to jest treścią tego mojego wypominku. Trzeciego dnia zginął. Nie było litości. I teraz wyobraźcie sobie, o tutaj pani was tyle siedzi. Mnie matka jedynaka, który miał niecałe 16 lat, do lasu puściła. Pytam się tu mamuś, które mają 5 dzieci. No to jak 5, to 2 może zginąć, jeszcze 3 zostanie. Ale teraz mi powiecie, kogo byście puścili do lasu? Pytam się zupełnie poważnie. A wiecie, dlaczego się pytam? Bo takie wszawe społeczeństwo, to nie mówię do państwa, mówię co do po niektórych. Takie wszawe społeczeństwo mamy. Żeby, aby parę groszy, a nieważne, że inni, że reszta społeczeństwa, jak nam nasz rząd wypowiada, że co to jest ojczyzna, nie ma ojczyzny, głupota, wymyśliliście sobie, tacy jak ja i tacy jak oni, którzy naśladują mnie, te grupy rekonstrukcyjne, wspaniałych ludzi. Za swoje pieniądze kupują mundury, kupują broń, żeby przybliżyć tej naszej cholernej młodzieży, którą dzisiaj spotykamy, dziewczynę 18-16-letnią. Od łba popięty wytatuowano. Czy ona sobie wyobraża, jak będzie wyglądała cholera, jak będzie miała 50 lat? Panowie, druga rzecz. Nie mam absolutnie nic, ani do ras, ani do religii, chociaż jestem naprawdę dobrze wierzącym i bardzo się w niektórych sprawach modliłem, bo się bałem, byłem młody, chciałem żyć, wiecie. I pomogły te moje modlitwy. I teraz sobie wyobraźcie, że jest taka grupa ludzi, którzy mają bardzo dużo z kolarstwem do czynienia. Wiecie, o kogo chodzi. Nie mam do nich absolutnie nic. To jest nieszczęście. Straszne nieszczęście, które nie ich dotknęło. Bo to jest fałocz. Tylko dotknęło ich rodziców, ich najbliższych. I teraz tych dwoje półkolarzy bierze, ginie pan, ja, pan, dziadek. Zostaje dwoje dzieci, proszę pana, dzieci po 6, po 8 lat. Dla chłopca jego tatuś jest najsilniejszy, jego tatuś jest najmocniejszy, jego tatuś jest najlepszy. Mamusia jest najładniejsza i najkochańsza. I teraz weźcie, mówię to znów do wszystkich, że biorą takie dziecko dwóch takich kolarzy. I komu on w szkole powie, bo czy mój mamuś, czy mój tatuś? Czy tatuś mamuś, czy mamuś tatuś jest najładniejszy i najlepszy? Słucham? Stąd się bierze gender. Ta ideologia gender.
A nie, tego ja, wie pan, ja tak głęboko w to nie wchodzę, to mnie nie obchodzi. Ja się tym absolutnie nie... To jest moje spostrzeżenie ojca Polaka, któremu zabierają ojczyznę, bo ojczyzny nie ma, zabierają godło. Na przykład Polacy, polscy piłkarze nie wygrają. To ja wam mówię, cóż, ja Bońka znam osobiście. Osobiście z obozów. Ja trenerem byłem, Boniek był wtedy piłkarzem. Spotykaliśmy się, bo wspólne obozy mieliśmy. My motocykliści, bo ja motocyklistą jestem, a on piłko nożno. Proszę państwa, jak oni na piersi, na sercu nie noszą orła, tylko jakieś koromysło narysowane. Nie wiem, co ono znaczy, bo się trudno. Podobno to jest orzeł koślawy. Ile wziął za to pieniędzy ten, który wymyślił, i piłka nożna taka bogata, i że oni wszyscy, że się wstydzą, bo Lewandowski jak przyjeździ, to na tej koszulce nosi orzełka. Orzełka nosi polskiego, a oni te koromysło narysowane. Na olimpiadzie noszą wszyscy polskie orzełki i pięknie ci, co mają wygrać, to wygrywają. A że nie wygrywają więcej, bo taka Czechosłowacja ma tylko 8 milionów ludzi, a medali ma 4 razy tyle, co my, ale tam myślą o swoim narodzie i o swojej ojczyźnie. A u nas ojczyzny nie ma. U nas jesteśmy częścią Europy. Tak skończyłem swoje, wiecie o tym. Aha, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Ilu nas zostało żywych, a jeszcze 5 lat temu ilu nas było żywych partyzantów, dla których nie obca była broń. Nie obca była broń. Nigdy w prasie, w żadnej gazecie nie spotkaliśmy takiego artykuliku. To nie byłby artykulik, to byłaby cała pierwsza czołowa strona. Były partyzant zapory, zrobił rabunek, obrabował bank, zgwałcił 2 nieletnie dziewczyny. Zjawił się taki jeden chociaż. Co nam broń nie jest obca. Żadnego nie było, bo myśmy zostali wychowani w duchu szlachetności i prawości. Może państwo się zawiedliście na mnie o tym, co opowiedziałem, bo ja krótko opowiedziałem o partyzance, ale opowiedziałem wszystko. Tak samo partyzanckie bitwy, te, o których pani Ewa napisała, to były bitwy z czasów niemieckich, kiedy był zupełnie inny przeciwnik. U nas partyzancka walka polega na tym, przeszkadza nam posterunek czy potrzebne pieniądze w banku. Jak nie zrobimy tego w 10 minut, musimy uciekać jak najprędzej. To nie jest wojsko, które ma armaty, rakiety, samoloty. Nas jest 6-8, którzy idą na robotę i mamy ją zrobić albo tak, albo nie. W 10 minutach się nie, a jak to trwa dalej, to albo byli, to nie z naszej też, na przykład było nie do pomyślenia, żeby w oddziale partyzanckim była pita wódka. Pita wódka była najnormalniej, po całym dniu mrozu wszystko. Dostawał chłopak wstrętnego, białego, śmierdzącego szklaneczkę, taką chłopską szklankę wódki. Tam było, tak można powiedzieć, 150. 150 wódki nikomu nie zaszkodziło. I nie widziałem chłopa, żeby się 150 wódki upił. Ja mam, proszę państwa, prawie 90 lat. Ja jeszcze dzisiaj potrafię wypić szklankę wódki i w ogóle nie wiem, że piłem wódkę. Więc nie do pomyślenia było. Gwałt był karany śmiercią. Krótko się nazywało, za stodołę. Zdrada
ojczyzny oddziału była karana czapo za stodołę. Inni byli batorzeni, dziewczyny, które robiły źle, to się im krzywdy wielkie nie robiło, łeb się polało, żywico z sosny, trochę miała zajęcia przy fryzurze. Tak wyglądało nasze życie. Rzeczywiście muszę powiedzieć, proszę Państwa, że w tych badaniach, jeśli chodzi o zaporę, to komuniści też mieli wielki zgryz przez te wszystkie kilkadziesiąt lat, bo były to oddziały bardzo zdyscyplinowane. I za wykroczenia, o których pan Kowboj wspomniał. Pan Kowboj prosi o zwrot broni. Proszę. Czy co? To było karane wyrokami śmierci i do 1946 roku działały sądy podziemne Armii Krajowej, a potem wyroki śmierci. Niestety zapora stawał przed sytuacją bardzo rzadko, ale bywało, że w 1947 roku jeszcze dwa wyroki śmierci na swoich żołnierzy musiał wydać w wypadkach, kiedy użyli broń bez uzasadnienia. Kiedy się upił chłopak w Biłgoraju, dostał karę śmierci. Przez 20 lat badań nad oddziałami zapory rzeczywiście trzeba powiedzieć, że nie zdarzył się żaden wypadek gwałtu na dziewczynach. W końcu kwaterowali na wsiach, w chałupach. Odwrotnie, w filmie o Olku, o którym wspominam, sytuacja była taka, że pod Mielcem kwaterowali Sowieci, bo odeszli Niemcy, tam były poligony w Bliznej, weszli Sowieci i chodzili po wsiach, gwałcili dziewczyny i wielu takich Sowietów własnoręcznie Olek ze swoimi chłopakami po prostu mordował, dlatego że rodzina zagrożona wzywała, proszę? No zastrzelił po prostu. Zwykle odbywało się to tak, ja to nawet nie dałam w filmie o Olku, ale w archiwum w telewizji lubelskiej jest, bo ja poprosiłam Olka, jak to rozwiązali. Po prostu Sowieci upatrywali sobie, że jest chałupa, jest dwie dziewczyny. No i parę sytuacji takich było, że Olek tam wybierał dwóch chłopaków, bo zwykle sam załatwiał te sprawy. Wchodzili Sowieci pijani, dobierali się do dziewczyn, zza kanapy wyskakiwał Olek i kula w łeb, to było po prostu w ogóle bez dyskusji. Olek zresztą był fantastyczny, bo teraz umarł z virtuti militari na przypiętym do munduru, ale za czasów sowieckich, czyli po 1944 roku, kolekcjonował i przypinał sobie co lepsze odznaczenie generałów i pułkowników sowieckich i nosił to przy mundurze. Takie miał hobby, ale potem umarł na szczęście z tymi właściwymi, łącznie z medalem Królowej Angielskiej za to, że dostarczył paliwo do V2. Proszę Państwa, także dobrze, myślę, panie Kowboj, czy jeszcze pan chce opowiedzieć coś, bo pan jest tu najważniejszy. Może do pytań przejdziemy. Gdybym dostał od państwa pytania, no, chętnie na każde pytanie odpowiem. Ja sobie pozwolę prawem pierwszeństwa głosu i możliwości zadania pytania zadać dwa do każdego z państwa. Pierwsze, panie Zbigniewie, dotyczy pańskiego życiorysu, ponieważ miałam wcześniej książki oczywiście pani doktor Ewy Kurek i w drugim tomie Zaporczyków jest relacja z pana działalności podziemnej. I bardzo interesujący fragment i fragment tej opowieści dotyczy schwytania pana w 1946 roku. Pobytu w więzieniu, przesłuchiwań zarówno w Lublinie, jak i w Warszawie. Prosiłabym kilka słów o tym, jak się skończyła po prostu pana działalność, czyli... Wiem, że się pan nie chciał chwalić, ale to trzeba powiedzieć. To 1946-1947 rok. To poproszę o taką odpowiedź, a panią doktor w dalszej kolejności poproszę o komentarz do pieczątki Ocenzurowano w 2000...
pierwszym czy w trzecim roku? W czwartym, przepraszam, serię książek, które mamy możliwość oczywiście kupić. Także to poproszę o opowieść o tym, w jaki sposób w wolnej Polsce cenzuruje się książki historyków. Dojdę do tego, chcę Państwu powiedzieć, że jeszcze jestem nadal autentycznym partyzantem, tak jak ten Japończyk, co do 65 roku był w lesie, bo on nie czytać nie umiał, że już dawno po wojnie jest. To jest ze mną jest podobnie. I chcę się Państwu pochwalić tym, że ja nigdy się nie ujawniłem. Dlatego siebie nazywam partyzantem. Nigdy nie poddałem się ujawnieniu. I gdy mój oddział został przy końcu października 45 roku rozbity pod Kraśnikiem, dowódca ranny, dość ciężko, oddział się rozleciał. Poszli chłopcy, nas wtedy było 16, oddział się, rozeszli po innych plutonach te zapory. Niektórzy wrócili, ci, którzy uważali, co, bo wielu odchodziło, zgłaszając swój chęć już wyjścia z lasu, że nie mogą już nerwowo wytrzymywać czy wszystkich. No najbardziej taki przecież słynny to jest Jasienica, który od słynnego partyzanta, moim zdaniem największego w Polsce, od Łupaszki zameldował, odszedł i nie został nigdy oskarżony o żadną dezercję ani o coś. Bo gdy się zgłaszał, no był wyczerpany, zupełnie skończony psychicznie. Tacy żołnierze byli niepotrzebni, więc się im to wszystko darowało. I wychodzili. Ja po tym rozbiciu wysłałem swoje takie wici do Lublina, że nie szukają mnie, nie znajdują mnie, nie z bardzo się o mnie nikt nie pyta, więc wróciłem do szkoły. W 46 roku, poszedłem. To była, ja wiem, no nie pamiętam w którymś okresie, ale to już była szkoła. Jak się do szkoły zgłosiłem, to bajer napisałem, że no bo trzeba było. Tak mi zresztą podpowiedział dyrektor szkoły, inżynier Zwoliński, żebym napisał taką rzecz, prośbę, no i zostałem przyjęty. I chodziłem do szkoły. Nadal miałem kontakty z podziemiem w Nałęczowie, ze swoim macierzystym. Partyzantko tam z kapitanem Zawiszo, no i porucznik był Warneńczyk i jeszcze kilku pani Dąb, inni. To była moja macierzysta, tylko że tam do nich nie trafiłem, tylko trafiłem do Romana i u Romana byłem, bo tak to bym był u Orlika. No i byłem w mieście i co przychodzili, były interesy, mój dom był taki otwarty, wszyscy znali, mama. Jak przychodzili, zostawiali koszulę, dostawali czystą, wypraną, nakarmieni, wychodzili i tak ten dom mój był otwarty dla tych partyzantów, a ja chodziłem do szkoły i nadal miałem kontakty z podziemiem działającym jeszcze w Nałęczowie. Tam wchodził właśnie odratowany Pergon, ten, który był postrzelony w tą pachwinę. Jeszcze wtedy był w lesie. I któregoś razu, był to rok bodajże 46, kwiecień, dostałem cynk do domu, żebym na ulicy Rusałkowskiej, tam gdzie mieliśmy bazę za Niemców, tego wywiadu porucznika Derwisza, żebym się tam zjawił w tym. Wieczorową porą przyszedłem tam, stał Pergon i jeszcze drugi z Lublina, nie będę wymieniał jego nazwiska,
bo chyba żyje jeszcze. Albo to był młody chłopiec, był chłopiec z 28 roku. I przynoszą mnie takie rzeczy. Ja chodziłem do tej szkoły, miałem duże możliwości reparacji broni. Przynosi mi do takiej parabelki ułamaną iglicę, żebym dorobił taką iglicę i do nagana, rosyjskiego nagana, do którego było potwornie trudno amunicję oryginalną, bo tam jest bardzo dziwna amunicja, a nadawał się ten rewolwer do przeróbki na amunicję pepeszowską. Żeby przerobić, tylko trzeba było rozfrezować w specjalny sposób bębenek. I ja wziąłem tą broń do roboty i oni powiedzieli, jedziemy do Gdyni w tej chwili zorientować się, bo wtedy ogromny szedł przerzut z Gdyni do Szwecji. Przyjeżdżały ze Szwecji maleńkie takie dziesięciotysięczne, dziesięciotonowe, piętnastotonowe takie małe kuterki, które zabierały węgiel, bo cierpiała Szwecja na brak węgla. I u tych kapitanów, tych małych statków, można było za pewną sumę dolarów załatwić to, że ładowali na sam spód, ładowali tych uciekinierów maksimum dwóch. No sporo to dolarów kosztowało, ładowali, zrobili odpowiednie sklepienie z desek i walili na to 10-15 ton węgla takiego, bo to drobny węgiel przychodził. No i wtedy ci, jak przychodzili z UB czy coś, no statek naładowany węglem, przecież nikt nie będzie kopał, kazali ze sobą. Skąd tak dobrze wiem, bo jeden z moich kolegów z Lublina, już nie żyje, mogę powiedzieć, Zbyszek Wasiński, w taki sposób uciekł. Dawali butelkę wódki, litr wody, nie wódki, a wody, litr wody, kawał chleba, no bo z Gdyni do Szwecji ten stateczek płynął około 3-4 dni. Bo tam gdzieś krążył, musiał do Hamburga gdzieś coś, ale około 4 dni to trwało. No i oni mieli załatwić tą sprawę. Jak dostaniemy tą sprawę, to przyjeżdżamy po ciebie i dajemy, mówi, dyla z Polski do Szwecji, a ze Szwecji sobie już damy radę. No i przychodzi pewien okres czasu, ja sobie siedzę, nikt po mnie nie przyjeżdża, ani po te spluwy, ani po te reperowane rzeczy, nikt nie przyjeżdża i którejś nocy w 50, nie w 50, co ja bredzę, w 46 roku, to już było koniec marca, wpada UB i zostaje aresztowany. Miałem wtedy przy sobie Waltera i Colta. W nocy pukają, walą, leją mnie od razu. Ojca nie miałem, bo zginął w 40 roku, miałem ojczyma. Wszystkim dzieciom życzę takich ojców, jakiego ja miałem ojczyma. Zresztą ojca kolega z policji, który ożenił się z moją mamą w 43 roku. I leją ojczyma, leją mnie, też to ja na niego całe życie mówiłem, tatusiu. Leją mnie biorą do Wilisa, siadają na mnie, bo mnie kładą na podłogę, na mnie nogi i jedziemy do UB. Włosy mi dęba stają, bo z domu został. I Schmidt, nie wiem, czy ktośkolwiek wie, jak wygląda Schmidt Wesson i jak wygląda spluwa, tylko nie żaden z tych, tylko to był Steyr austriacki. Nawet jeszcze cięższy od tego, bo kilo chyba 15 ważył.
Idzie to moje biedne matczysko. Później mi powiedziało, jak już wyszedłem na dwór, w gar z gotującym się jakimś krupnikiem wrzuciła tego sztajera. A jak wstała w szlafrok ubrana i była w bieliźnie swojej i do dzisiejszego dnia nie wiem, w życiu się pytałem wielu kobiet, jak można za majtki wsadzić spluwę, która kilo waży i że ona nie wypadła. I że ona nie wypadła. I oni wyszli i na drugi dzień mama te spluwy dwoje do dzisiejszego dnia nie mogę odżałować. Wyniosła na plac Bychawski i tam taka była na dole, bo kamienice stare w tej dzielnicy nie miały ubikacji w mieszkaniach, tylko na podwórku. Każde piętro miało swoją taką ubikację. Stała taka duża, 6 takich ubikacji zamkniętych dla wszystkich i mama do jednej takiej ubikacji te piękne spluwy rzuciła, ale to nie o to chodzi, chodzi o moje aresztowanie. No i zabrali mnie na tą UB, zawieźli na krótką. Miałem przyjemność się na schodach spotkać z majorem Murzynem. To był słynny dowódca partyzantki GL-owskiej. Zresztą człowiek, który miał dużo kontaktów wspólnych z AK-owcami, bo byli koledzy z jednego gimnazjum, chodzili przed wojną do Staszyca, więc z AK-owcami takie różne miały. Ja go przy jednej takiej sytuacji poznałem i znałem. On schodził z góry, mnie prowadzili związanego pod górę, spojrzałem na niego, no ale że trochę kształcony byłem, najmniejszego ruchu nie zrobiłem, on też nie. No i zszedł. No zresztą później w 1948 albo 1949 roku został zabity przez swoje UB, w którym służył. Został zlikwidowany w pociągu jadącym z Lublina do Warszawy. No i dostałem się na te badania do UB. No powiem Państwu, że tak było wesoło, rozrywkowo, nie nudził się człowiek, bo jak tak brali około godziny 10, bo przeważnie o tej godzinie pamiętam, siedziałem w celi pod tak zwaną kuchnią, może ktoś jest tutaj, który siedział na krótkiej. To była cela taka charakterystyczna, nazywała się pod kuchnią, bo się mieściła pod kuchnią. No i tam siedziało nas, 8 nas tam siedziało. Długo siedziałem, bardzo długo siedziałem, jak na ówczesne czasy. I ten, który mnie sprzedał, też siedział. Tylko ja siedziałem pobity, skatowany, wybite zęby, bardzo ucho, na które do dzisiejszego dnia gorzej słyszę. No i tak, ale miałem tego swojego dowódcę bardzo mądrego, który powiedział, rób co chcesz, gadaj co chcesz, tylko się do niczego nie przyznaj. Gdy się przyznasz o tyle, to cię zabiją, żebyś powiedział tyle. Tak samo w moim oddziele nie robiliśmy bardzo popularnych, w niektórych oddziałach było dużo zdjęć. W moim oddziele było zrobione 5 zdjęć, które zostały wysłane do Anglii. Takie przyszło żądanie, żeby przyszła fotografia. Ja tu przy sobie chciałem puścić Państwu, żebyście zobaczyli. Gdzie ta moja mała torba? Puściłbym, żeby Państwo zobaczyli, jak mój oddział wyglądał. Nie. Tak, dobrze, o w tej kieszeni. Niech pani wybierze i mój oddział znajdzie, bo tu jest więcej różnych zdjęć. Jest oddział, tak, ten. A i tu jest mój dowódca i dowódcy grup sekcji od Romana. I sam i dowódca, to jest Roman.
Proszę Państwa, nie ma jednego człowieka ubranego po cywilu. Wszyscy musieliśmy być w mundurach i wszyscy musieliśmy być ogoleni. To jest moja do dzisiaj przeze mnie stworzona grupa rekonstrukcyjna, bo ja w oddziale u Romana miałem tak zwaną sekcję odwodu i dzisiaj mam takich ludzi, którzy odtwarzają nas, pajacują. To są ludzie trzech wykształconych. Tak wszystko mówili pajace. A ja się tutaj tak ubrałem, proszę Państwa, ja tak nie chodzę na co dzień. Ja tylko chciałem pokazać, jak wyglądał polski w tym czasie partyzant, jak był, musiał być w mundurze, nie było cywil bandy. Wszyscy byliśmy w mundurach. To była przepisowa czapka oddziałów zapory, bo zapora wprowadził Maciejówki. Tak wyglądała czapka zapory. Z oddziałów zapory. Tak wyglądała czapka. Tak, w takich czapkach żeśmy chodzili. No i zostałem aresztowany, zlali mnie odpowiednio, do niczego się nie przyznałem. Do niczego, a już brakowało, o tyle brakowało, żebym się do wszystkiego przyznał, bo już kończyła się moja wytrzymałość na to, na te masaże lecznicze. I wyjmuję, siedzi pan porucznik, już nie żyje, chwała Bogu, najwyższa mikrofon, zdech. I wyciąga Schmidta, bo ja powiedziałem, że ja żadnej broni nie mam, a ten Marek, który mnie sprzedał, mówi kowboj, on innych spluw, mówi, nie nosi, tylko takie. No i wyciąga, ja się do niczego nie przyznawałem. Wyciąga, otwiera szufladę w biurku, wyciąga Schmidt Wessona, to jest duży rewolwer bębenkowy, wyciąga i tak, a ja siedzę tutaj naprzeciwko, skatowany, zmęczony, potwornie. I on czeka i mówi, co, nie przyznałeś się, a myśmy znaleźli. Ja nie wiedziałem, że mama je wyrzuciła, bo przecież siedziałem w więzieniu. I myślę sobie, Boże, ty mój kochany, znaleźli. Gdzie znaleźli, gdzie było? I on takim uśmiechem, tę spluwę na biurko. A ja tą spluwę jak dostałem, to ta spluwa miała plastikowe okładki i te okładki w czasie zrzutu pękły. A ja, że mam takie zdolności trochę, z drewna gruszki wystrugałem przepiękne okładki drewniane, takie jak w najdroższej broni, bo zawsze broń z drewnianymi okładkami jest najdroższa. Normalna broń tylko ma drewniane, o tu maszeruje oddział. Jak się dowiedzieliśmy, że koniec wojny jest. I on rzuca to spluwa, ta spluwa ma plastikowe okładki. Ja sobie myślę, ao! I mówię, panie poruczniku, ale to nie taki, takiego nagana. A ja wiem, co to jest, mnie wystarczy dzisiaj pokazać taki kawałek i ja powiem, jaka to jest spluwa. I se myślę, taki się odsłany, mówię, nie, tak mój wujek w wojsku służy i ma takiego nagana, a on mnie w łeb to spluwał, rozbił mi tu czoło, takie mam nawet wklęśnięcie. Padłem na to biurko, krew się zaczęła lać, kazał mi tymi łachami na mnie wycierać to biurko, ja tymi rękawami rozmazałem to krew. I w tym momencie skończyło się moje śledztwo, że autentycznie ja się do niczego nie przyznałem. Proszę Państwa, znalezienie w tym czasie, dlatego myśmy nie mieli, to nie chodzi o to, tylko o takiego zdjęcia, czy takie jak oglądacie moje zdjęcie. Gdyby takie zdjęcie znaleźli u mnie w domu, nie wychodził człowiek żywy. Wiecie dlaczego? Bo ja w swoim oddziele, tam jest 26 albo 28 ludzi. Ja znałem w tym oddziele, autentycznie znałem, 7.
Przysięgam Bogu i partii. 7 ludzi, a resztę nie wiedziałem kto, skąd, gdzie, z jakiej wsi. Bo to było niepotrzebne, nie były nazwiska, to specjalnie było tajone. A oni by tak pana bili za każdą główkę, kto to jest. Ażby pan wymyślał, brat świętego Mikołaja. No bo nie było, jak bili ludzi, wskazywali na śmierć za to, że most podpalił na szosie z Lublina do Lubartowa, a nie ma ani jednego mostu z Lublina do Lubartowa. A oni mu przypisali i on się przyznał, na piśmie, w akcie pisze. 2,5 roku się starałem w IPN-ie o swoje dokumenty ze śledztwa. I pan prezes IPN-u lubelskiego powiedział mi te słowa i to mnie zadowoliło, strasznie mnie zadowoliło. Oddaje mi i mówi, pana akta to jest przyjemnie przeczytać. A ja pytam się, dlaczego? A on mówi, o taki plik dostałem, o teraz. 2,5 roku trwało, bo w całej Polsce chodziło po mnie, za mną. Dostałem jednego, niczyjego nazwiska nie powiedziałem. W takiego wariata grałem, chyba królem wariatów mogę zostać. Nic nie powiedziałem i przez to wyszedłem żywy i żyję do dzisiejszego dnia. A dostałem się do Sieradza po tym, potwornie mnie zbili, bo urządzałem wycieczkę z wagonu. Miałem w saperku takim jak ten, łyżkę niemiecką, stalową, wspaniałą łyżkę. Łamałem tą łyżkę i w podłodze deski przerzynałem, żeby 3 deski przeciąć, bo to był bydlęcy wagon. Wieźli nas do Sieradza, wieźli nas 57 w jednym wagonie. Klawo nam jeść dawali nam po takim kawałku chleba na tą całą podróż i cukru, stała beczka taka papierowa, beczka po niemiecka. Beczki Niemcy mieli papierowe na jakieś tam artykuły spożywcze. I podchodziłeś do tej beczki i miałeś prawo goło, sucho ręko cukru nabrać i w kieszeń sobie wziąć. Do domu wrócicie państwo, spróbujcie, wsypcie w jakiś garnek i nabierz ręko goło, sucho ręko cukru, zobaczysz ile ci tego cukru. To dostawaliśmy taki prowiant na drogę. No i jechaliśmy te pociągi, ja sobie myślę, trzeba uciekać, bo nie wiem, gdzie mnie wiozło. Nie wiem, gdzie mnie wiozło, czy do Rosji, czy gdzie. Nie wiem. Wagon zadrutowany za wszystko, przywiezie nas na dworzec gdański. Na dworzec gdański i na dworcu gdańskim kobiety, handlarki stoją, mnóstwo ludzi, mnóstwo w Warszawie. Kogo wieziecie? Esmanów. Dejcie nam tu. Najwięcej bab było handlarek. Dejcie ich tutaj, gdzie ich będziecie wieźli. My tu z nimi załatwimy. Jak oni to powiedzieli, jak one... To tak zaczęły się drżyć, to myśmy zaczęli śpiewać jakowskie partyzanckie piosenki. I te panowie, baby, to nie jest brzydko powiedziane, to jest wspaniale powiedziane. Baba to jest piękna rzecz. Te baby, te kamienie z torów i tych wartowników na dachu, na tych przełęczach zaczęli podsadzać jedne drugie przez te druty kolczaste, przez wszystko. Papierosy nam, bo to amerykańskie papierosy były wtedy, Juzunry. Papierosy wsadzali, co było to, no, pociąg odjechali. Odjechali, wyjechali kawałek za Warszawę. Wyjechali za Warszawę, pociąg w polu stanął. No i w niektórych wagonach zaczęli bić więźniów. Ale w niektórych wagonach. No i kawałek ten pociąg postał. Wszystko byli Ślązacy z KBW. I ujechaliśmy. I ja sobie myślę, tu Zbychu nie ma tu draki. Trzeba z tego pociągu uciekać. Bo dalej nie wiem, ja się na torach nie znam. Nie piszę, gdzie nas wiozą. Nie wiem.
gdzieś nas wiozą. No to trzeba uciekać i dawaj to rżnąć te deski. Przerżnąłem dwie deski i po coś pociąg stanął. Wtedy te pociągi licho chodziły, bo napędu nie miały, to czegoś pociąg stanął. Za chwilę otwiera się nasz wagon, wpada dwóch, pierwszego z brzegu chłopaka, przewiesili go przez otwarte nogami do dołu, tułów w wagonie, my wszyscy siedzimy, patrzymy się. I go wyciorami z karabinów, ruski wycior, to jest taki drut stalowy, grubości 6 mm, zaczęli go bić, dar się, chyba słychać go było od Tatr do Gdyni. Wrzucili go do wagonu, nieruszającego się. Drugiego chłopaka z brzegu przewiesili i zaczęli bić. I wtedy jest autentycznie, bo do dzisiejszego dnia żyje świadek. Jest taki polityk, który się nazywa pan Zawisza. Jest taki. Nie. Tak, no ja jego nie znam, ale za to bardzo dobrze, bo w tym wagonie jechał jego ojciec ze mną. Razem też, bo był w oddziale zemsty pod hełmem. Ojciec tego Zawiszy. I jak tego drugiego zaczęli lać, ja się zgłosiłem. Ja się zgłosiłem, tego chłopaka wrzucili do wagonu i zaczęli mnie bić. No i zdrowo mnie bili, życie mnie uratowało, bo mnie jak aresztowali, to ja byłem w mundurze partyzanckim, a w mundurze chodziłem w niemieckich spodniach kawaleryjskich, który wsiadł, tył, miały grubą skórę taką zieloną wszytę, tak zresztą jak wszyscy ułani, tylko w niemieckich spodniach była ta wszywka taka dość gruba. No ale ta wszywka była taka, jakbym tyłek wsadził w marmuladę czerwoną. Jak dojechaliśmy do Sieradza, pociąg stanął, to mnie z dworca do więzienia, to jest około 4 kilometrów w Sieradzu, to mnie współtowarzysze tej mojej doli i niedoli, to mnie do więzienia donieśli, bo ja nie mogłem absolutnie iść. I tam wszyscy stanęliśmy, zameldował ktoś, ilu co jest, to ten z więźniów, 57, jeden chory, bo ten naczelnik więzienia, którego nazywali Hiszpan, z tego powodu go nazywali Hiszpanem, że walczył po stronie komunistów w Hiszpanii walczył, dlatego go Hiszpan. I on mówi tak, więzień jest po to, też będę do śmierci pamiętał, więzień jest po to, żeby uciekał, a służby są po to, żeby go łapali. I do szpitala, i dostałem się do szpitala. W szpitalu leżałem 3 tygodnie. Później po celach, po tym zaczęli szukać, kto gdzie do jakiejś roboty, a tam były wielkie zakłady krawieckie. Przebrali nas z naszych ubrań, przebrali nas w mundury żandarmerii niemieckiej. Ale to nie to, że jak niektórzy mówią złośliwie, że to Niemcy. Nie, z tego powodu, że mieli ogromne magazyny, a nie mieli ubrań więziennych, więc swoje nasze rzeczy gdzieś wzięli do magazynu, a ubrali nas wszystkich w te mundury niemieckie. No i w tych mundurach żyliśmy i mieszkaliśmy. I tam poznałem wspaniałych chłopaków w tej celi. Chodziłem, bo się zapisałem, że krawiec jestem. No ale takie rzeczy żeśmy szyli, że umiałem szyć, bo w domu była maszyna do szycia. Także umiałem szyć. Przeżyłem Boże Narodzenie, przeżyłem to wszystko. Przyszła późna, zimna wiosna, to było w marcu. Jak otwiera się cela, Matysiak, zabieraj się z rzeczami do magazynu. Wydali mi moje, te partyzanckie ubranie, w jakim siedziałem w Lublinie cały czas, to znaczy buty, saperki. Wszystko mi wydali, i tą watówkę miałem. W to ubrany byłem, tak jak byłem aresztowany. No i do tej Warszawy jadę.
Bardzo fajna przygoda, ale to jest na zupełnie inne opowiadanie. Jak prostytutki w Łodzi życie mi uratowały z mrozu, bo mnie przykuli do wagonu ci strażnicy, co mnie wieźli, i trzy dziewczyny podeszły i jak mówi, odwiążesz chłopaka? Bo taki, nie taki, bo taki, to była czarna noc, jak pociąg przyjechał. I w Łodzi przesiedziałem dobę czasu, chyba na ulicy Moniuszki, ta główna komenda była, milicji. No i na drugi dzień w pociąg mnie wsadzili i zawieźli mnie do Warszawy na Mokotów. I tutaj, moi kochani państwo, ja naprawdę do tchórzy nie należałem, do dzisiejszego dnia nie należę, ale jak mnie na Mokotów zaprowadzili, to mi się nogi ugięły. Mówię, że przyszedł czas bujania, bo ja to takie miałem metodę całe życie, później jako sportowiec też, że ze sobą rozmawiam. Matysiak, koniec już twojego bujania. Tutaj to, jak cię tu przywieźli po tyle czasu siedzenia, nie? To coś wiedzą. No ja u Romana nie miałem pseudonimu Kowboj, tylko miałem pseudonim Dym. I siedzę w tym, na Mokotowie siedzę dzień, dwa, trzy, może z tydzień. Któregoś dnia przychodzi strażnik, wprowadza mnie do pięknego gabinetu, siedzi pan major, ich modą tak marynarka zdjęta, tylko zarzucona na koszulę tak ramionami, a zdjęta z rękawów. I siedzi do mnie tyłem człowiek. Widzę po głowie i po profilu, że to jest starszy człowiek. I wtedy błyskawica, kino, film, wszystko. Ja tego człowieka nie znam, bo przecież miałem trochę nagrabione w tym swoim życiorysie. I myślę sobie, Boże, ty mój kochany, kto to jest? I on się zwraca, ten pan major, do tego człowieka, który do mnie tyłem siedzi. Mówi tak, to mówiliście, że to był Dym. A on mówi tak, na pewno Dym. A on mówi tak, no to zobaczcie, czy to ten. I wtedy mówię państwu, jak Boga kocham, myślałem, że umrę ze strachu. Bo sobie myślę, musi być człowiek, jak on odpowiedział, na pewno Dym, człowiek, który coś o mnie wie. Odwraca się pomału, tak bardzo pomału, popatrzył na mnie i prędko głowę mówi, to nie ten. Odżyłem. A on mówi, na pewno nie ten, a on mówi, na pewno nie ten. Tamten był dużo starszy, a ja wtedy miałem około 21 lat, nie pani Ewo? Zlicząc, pani lepiej zna te moje roczniki, ze 21 lat miałem. Tak. A on mówi, on był znacznie starszy. Odprowadzili mnie do celi, Znów w tej celi ileś czasu siedziałem w tym Mokotowie. Któregoś dnia wieczorem, przed wieczorem, przychodzi dwóch milicjantów, kurtki wojskowe, spodnie cywilne, MO na rękawach, obydwaj z pepeszami. Siedliśmy w tramwaj, pojechaliśmy na Dworzec Wschodni. No i w pociąg. Wyprosili ludzi z przedziału, zostaliśmy, pierwszy przedział, zaraz jak się wchodzi do wagonu, pierwszy przedział zajęli we dwóch. Siedliśmy na tej celi, ja związany jestem, oni siedli po jednej stronie, ja naprzeciwko nich. Siedzą, jedziemy, a ten pociąg się wlecze, bo to jechał całą noc z Warszawy do Lublina. Wlecze się. No i tak, no ja mówię, że potrzebuję do ubikacji. A nie będziesz,
grzecznie, a nie będziesz pan uciekał? Ja mówię, panie, do kogo, gdzie? Gdzie będę uciekał? Z pociągu, który jedzie? Rozwiązali mnie, puścili mnie do ubikacji. Z tej ubikacji wszedłem, nazad wróciłem, już mnie nie wiązali, siedzę naprzeciwko, nie? Z tych torb sumek rosyjskich wyjęli jakieś kanapczyny, wyjęli kanapczyny i tak siedzieli, popatrzyli się na mnie i wyjęli ćwiartkę wódki, autentyczną ćwiartkę wódki, ćwiarteczkę, taką przedwojenną. Otworzyli tę ćwiartkę i jeden z nich mówi tak, napijesz się pan? Cały czas do mnie per pan. Napijesz się pan? Ja mówię, no pewno. Dałem, ale tak udałem, że piję, ale żeby z nim jakiś kontakt nawiązać. I oni mówią, my jesteśmy z Powstania Warszawskiego, my też chłopaki. I mówi, panie, jedziemy teraz tutaj w te pańskie strony. Jakby się coś z tego złego stało, to powiesz pan, że my swoje chłopaki z Powstania poszliśmy do milicji, bo gdzie mieliśmy pójść? Ja mówię, pewno, że powiem, że jesteście swoje chłopaki. No i przyjechaliśmy bez żadnej przygody do Lublina. Pamiętam, że była godzina marzec, czwarta rano, to jest czarna noc. Pytają się mnie, chciałbyś pan się z matką zobaczyć? Ja mówię, no pewno. A daleko masz pan do domu? Ja mówię, blisko. A od dworca na Skłodowską to jest dokładnie 4 kilometry. No i idziemy na tych nogach, do domu. Ja jestem teraz pełen strachu, bo moja matka to Melina partyzancka. Idę ja w watówce, w saperkach, w czapce wojskowej, rogatywce, o w takiej. Ich dwóch też cywilne ubranie, tu mundury wojskowe, pepesze. Chłopaki z lasu uciekł, pomyśli, że ja uciekłem z lasu i zacznie tych chłopaków gadać jak do moich kumpli. Więc ja jak tylko się drzwi otworzyły, mówię, mamo, ci panowie mnie przywieźli z Warszawy, z więzienia do Lublina, żeby... A no tak, dobrze, no. Siadajcie panowie, wszyscy jesteście, ja mówię, bardzo porządne chłopy, mówię, do domu ze mną przyszli. Zjecie coś, śniadanie. Ojciec wyskoczył, przyniósł, wtedy jeszcze była w litrówkach wódka, przyniósł litr tej wódki, mama jakoś jajecznicę, zupę odgrzała, jemy, te chłopaki piją. No i tak jak zaczęliśmy pić, tak piliśmy do godziny czwartej po południu. Spili się nygusy tak, że na nogach stać nie mogli. Ja nie piłem, bo bałem się, że jak do więzienia mnie zaprowadzą, to będzie draka. Panowie, nie oni mnie, tylko ja ich pod pachy, te pepesze im na szyjach powiesiłem. Ciemna noc, zamek zamykali autentycznie o godzinie czwartej. O czwartej po południu zamknięty zamek już był, więzienie lubelskie. Walę w te drzwi, cisza, walę, kopię tym saperkiem w drzwi, otwiera się ten lufcik. Co jest? Ja mówię, przywieźli mnie, proszę pana, z Warszawy, z Mokotowa do więzienia. Nie chcecie mnie puścić, gdzie będę siedział? O tu, przed więzieniem? No, drzwi ryb, otworzyne, wchodzę, a te chłopaki zdają, no, dętki. Te pepesze z szyi im pozdejmowali, mnie do tego biura, kto, co, gdzie, jakie, ja mówię, oni wszystko mają, te papiery, te sumki, to wszystko. No i tak mnie przyjęli do więzienia, w więzieniu siedziałem jeszcze 3,5 miesiąca, i jakieś wszystkie amnestie, wszystko już, co się stało. Zostałem wypuszczony w lecie, pod koniec czerwca zostałem wypuszczony z więzienia na wolność. Podpisałem, dostałem piękne papiery, że jestem, do dzisiejszego dnia pamiętam i mam te papiery.
zostałem wymazany z rejestru skazanych. Także jestem absolutnie czysty człowiek. Tylko mam co tydzień się zgłaszać na posterunek milicji. No to zgłaszałem się na ten posterunek milicji. Po miesiącu kazali mi przychodzić co miesiąc, po trzech czy po czterech miesiącach jeszcze w ogóle zostałem zwolniony z tego puszczania się. No, ale już w domu nędza, jesienią się z moją dziewczyną ożeniłem, w domu nędza, dwie nędzy już do kupy, bo matka siedzi w Fordonie, jej matka, ojciec ociemniały, jej ojciec, tylko ja bez roboty. Takich nam potrzeba, jak pan, zna się pan na motoryzacji, jutro pan przyjdzie, wszystko załatwimy. Przychodzi jutro, proszę pana, jak sam raz zlikwidowany jest ten dział, nie ma roboty. I tak zostałem bez żadnej roboty, bez niczego. I spotkałem z czasów okupacji bardzo dobrego kolarza naszego lubelskiego, Tuore Tadzia, który miał duży warsztat rowerowy i przyjąłem, i on przyjął mnie do roboty. I zacząłem u niego pracować, zarabiać pieniądze, ale że taki byłem żywy, Tadek mnie namówił, że da mi swój prawdziwy wyścigowy rower, bo on przed wojną był bardzo dobrym kolarzem. Da mi rower, żebym uczestniczył w wyścigu. No i zacząłem uczestniczyć i jakoś bardzo dobrze to wyszło. Zostałem kolarzem, później mnie cały prezes Związku Kolarskiego był taki zakochany w tym czerwonym kolorze, a ja nic nie miałem czerwonego, to mnie wyrzucił z tego. To właściwie ja sam się wyrzuciłem. Ale że miałem kolegów, zostałem motocyklistą. I tak przez pomyłkę zostałem motocyklistą do dzisiejszego dnia. I przez pomyłkę zostałem członkiem kadry narodowej, 6 razy mistrzem Polski, później trenerem. Dobrym trenerem, bo wychowałem 4 mistrzów Polski i tak przez pomyłkę żyję do dzisiaj. Dziesięć czy 15 lat temu napisałem do 4 dużych, poczytnych gazet w Polsce i tych bardzo ważnych i mniej ważnych, że poszukuję 2 milicjantów, którzy w 1946 roku wieźli więźnia z Warszawy, z Mokotowa do Lublina na zamek. Celem spotkania się z nimi i podziękowania za ich ludzkie potraktowanie mnie. Dokładnie co do słowa podaję treść tego anonsu. Nigdy w życiu nie dostałem żadnej odpowiedzi. Panie Kowboj, trudno przegadać pana kowboja, ale to może króciutko jeszcze ja odpowiem na pytanie. A zanim odpowiem na pytanie, tak a propos jak zeszło na fotografię, to muszę państwu powiedzieć, że parę przygód fotograficznych miałam. Między innymi na stronie 39 jest fotografia Zdzisława Ząbika, pseudonim Kowalik. Bo ocalało bardzo niewiele naprawdę fotografii z przyczyn, o których pan kowboj wspomniał. Pierwsze wydanie tego albumu było w roku 2000 chyba, albo w 2001. Może minęło 5-6 lat, wieczorem telefon do mnie do domu.
I właśnie słyszę w słuchawce tylko płacz. Ktoś bardzo płacze i za chwilę no, czekam i zaszlochana kobieta mówi, proszę pani, dziękuję pani za ten album. Dzięki pani zobaczyłam, jak wyglądał mój tatuś. Okazuje się, że Zdzisław Ząbik, pseudonim Kowalik, zamordowany przez UB w 1947 roku, jest ojcem kobiety, urodzonej, ona miała roczek, jak ojca zamordowali. I UB zabrało wszystkie zdjęcia od matki, od dziadków i ona dopiero mając 60 kilka lat zobaczyła, jak wyglądał jej ojciec. Także to są takie dramaty, się za tym też kryją, fotograficzne. Jeszcze polecam państwu też do przejrzenia od strony 46 do strony 50. Oryginalne, absolutnie unikalne zdjęcia, jak Armia Czerwona rozbrajała oddziały AK. Zdjęcia z całego tego zdarzenia, trzy oddziały akowskie, akurat nie zapory, zaporze udało się umknąć, zostały otoczone pod Polanówką, pod Lublinem, otoczone przez Sowietów, tu jest cichociemny Jemioła, zamordowany później przez Sowietów. I serię tych zdjęć wykonał Wacław Felix, pseudonim Hojna, chłopak, który był w oddziale właśnie Jemioły, zdążył uciec, umknąć z tego okrążenia, rolkę z tymi filmami ukryć w swoim domu w piwnicy i kilka godzin później przyszło NKWD, to jest 44 rok, proszę państwa, lipiec, aresztowali go na zamek na Sybir, wrócił po kilku latach, przeżył i 50 lat później te rolki wywołaliśmy, dzięki temu są te zdjęcia w albumie. Także naprawdę była dla mnie to też niesamowita przygoda. Trzeba pamiętać o tych bohaterskich ludziach. I na stronie 116 jest, jeśli mówimy właśnie, i pan Kowboj wspomina, i Herbert pisze właśnie o tym, że o chłopskiestwie wspaniałym po wojnie. Chciałabym powiedzieć też o takim Mietku Lisowskim, pseudonim Żagiel, o którym nie zdążyłam zrobić filmu, bo mi po prostu umarł. Ostatnie nasze widzenie, tak jak już dostałam ekipę telewizyjną, żeby dokończyć film, weszłam do niego do domu, było 5 po południu i Mietek Lisowski powiedział, panie Buniu, już nie zrobimy filmu, ja umieram. O 2 w nocy umarł, a ja zawsze myślę o nim. Kiedyś trzeba będzie opisać jego historię, bo jest to chłopak, który w 1939 roku, chłopski syn, w 1939 roku zrobił maturę w Kijanach, więc jak na tamte czasy chłopak wykształcony. W konspiracji od 1939 roku, w 1944 roku wchodzą Sowieci, jest w oddziale Uskoka. W 1947 już w telegraficznym skrócie kapitan Uskok był też, podlegał zaporze. W 1947 roku zapora próbuje przedostać się na zachód. Skończyło się to dramatycznie. Uskok mówi, że on na zachód nie idzie. Zwraca się do Lisowskiego, do Mietka. Ukryj mnie w mojej stodole, ponieważ jego gospodarstwo stało na takim cyplu, właśnie takim otoczonym wieprzem. Więc było to dobre miejsce do ukrycia. Budują bunkier w Mietka Lisowskiego stodole. W 1949 roku UB dopada Uskoka, Uskok popełnia samobójstwo. Mietkowi udaje się uciec, łapią go w 1953 roku. Straszne śledztwo. Sierac również z więzienia wychodzi w 1971 roku, proszę państwa. W 1971. Mietek Lisowski w 1971 wyszedł jako bandyta. Wraca do swojego gospodarstwa. Rozwalona stodoła po bunkrze. Nie pozwolili ruszyć tego miejsca. No, chałupa wymaga remontów. UB nie pozwala mu wbić gwoździa do tego. Żeni się, ma 2 córki. Chałupa się wali, więc on remontuje oborę i mieszka w oborze. UB oprócz innych szykan oczywiście nie daje mu pracy, człowiekowi po maturze przedwojennej ma tylko pracę stróża nocnego.
i w ramach represji nie pozwala mu doprowadzić do tej chałupy, ani później do obory, w której zamieszkał, prądu, żyje bez prądu. Przychodzi rok 89 i wprawdzie komuna, tak jak państwo mówicie, rzeczywiście nie upada, ale wtedy coś się zmieniło o milimetr na lepiej. Delegacja żołnierzy Uskoka idzie do dyrektora kopalni Bogdanka. Mówi o Lisowskim, o żołnierzu Uskoka, o Kowcu, który i tak dalej i dyrektor kopalni na koszt kopalni Bogdanka w ciągu 2 dni prowadzi kablem prąd do gospodarstwa Mietka Lisowskiego. No, potem sprawa w sądzie i Lisowski umiera w domu wybudowanym za odszkodowanie. Mieszkał w nim może miesiąc. Także to, proszę państwa, jeśli mówimy o oporze wobec komuny i popatrzymy na tych zaporczyków, to nie była sprawa, oni oddawali życie, jak nie oddawali życia, to potem dzień po dniu przez całe 50 lat komuny robili swoje. Te książki, to wszystko i to, że zajęłam się zaporczykami, była to też presja pamięci lubelszczyzny, chłopów, bo w 80 roku z moim zmarłym mężem, znaczy wtedy żyjącym jeszcze, kupiliśmy dom pod Lublinem i sąsiedzi nasi, to dłuższa historia, w każdym razie sąsiedzi nasi zaczęli opowiadać, co tu się działo, że w 44 z Zęborzyc poszło 78 chłopców na Sybir. Zawsze wspominam i mówię, nieżyjący już mój sąsiad, pan Tomczyk, który jak dowiedział się, że siedzimy trochę z mężem w podziemiu, że była rewizja, to przyszedł z kurą i zaczął opowiadać, jak był w Borowiczach i powiedział, wy inteligenty to najszybciej na Syberii umieraliście. I księża, bo mówił gwarą, i księdza, i inteligenty, i nauczyciele to umierali. A chłop to ma 7 skór i ta, on miał ze 2 metry, był ogromny. Ręka jak bochen chleba, powiedział, bo chłop to ma 7 skór. Zanim mi się do 7 dobrali, to wróciłem. I zaczęli opowiadać takie historie, że jak tylko się dało, ja po prostu postanowiłam, że ja muszę napisać o tych chłopakach lubelskich wywożonych na Sybir. Ale wtedy, proszę państwa, oni powiedzieli, o nie, nie, panie Ewo, tak łatwo to nie będzie. My byli na Syberii, niektórzy zginęli, a niektórzy nie. Tu jest jeden chłopak, o którym pisać trzeba. I powiedzieli o Zaporze, że o Zaporze musi pani. Nie o nas, nie o Syberii, nie o Borowiczach i nie o tym, tylko o Zaporze. I to było to ciśnienie pamięci. Tej okazało się, że komuna przez 50 lat mówi swoje, a lubelskie wsie i miasteczka mówią swoje. Nawet w zeszłym roku przyjechał do mnie z Chicago mężczyzna około 40 lat. Dzwonił wcześniej, umawiał się, że on ma tajemnicę, to. Okazało się, że jego dziadek, jak on wyjeżdżał 20 lat temu do Ameryki, to dziadek żył, zaprowadził go na róg stodoły i powiedział, wnusiu, jak tu wyciągniesz tą i tą cegłę, to pamiętaj, że tu jest mapnik zapory. To kiedyś wolna Polska będzie, to wyjmiesz. On mi przyniósł ten mapnik do restauracji, a powiedziałam, że pana to trzeba do IPN-u. Powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych, miejmy nadzieję, że powstanie. Także to jest to ciśnienie pamięci lubelszczyzny. I teraz chciałabym słów parę powiedzieć o cenzurowaniu. Więc mamy z jednej strony to ciśnienie pamięci. Ja pod wpływem tego wszystkiego rzucam, nawet nie napisałam nigdy książki o żołnierzach Armii Krajowych wywożonych na Sybir. Biorę się za pisanie książki o Zaporze. To jest rok 92, jak już na serio wchodzę w badania tylko o zaporczykach i Zaporze. Jednocześnie w 80-tych latach znam nazwisko Siła Nowickiego jako adwokata, który bronił robotników i tak dalej, i tak dalej. To, co wszyscy, większość niebolszewickiej Polski znała. I nagle słyszę od partyzantów, pan Kołboj zresztą też pamięta w 45 roku, jak Roman, dowódca, nie chciał, uciekał gdzieś tam, bo nie chciał, żeby Siła Nowicki się pojawił w oddziale, bo uważany był za niepewną osobę. No i słyszę takie rzeczy,
No ale jako historyk przy pisaniu pomyślałam sobie, jest zasada, że jak trzy osoby mówią o tej samej rzeczy, to mam prawo uznać, że to było. Opisałam na przykład historię, jak jest 47 rok, chłopaki idą do ujawnienia. Siła Nowicki okazało się, że zanim bronił robotników w Korze i tak dalej, to był zwierzchnikiem zapory. Był inspektoratem inspektoratu lubelskiego win. I z tej racji ci zaporczycy mi o nim opowiadali. W każdym razie no, opowiedzieli scenę taką, że jest 47 rok, chłopaki szykują się do ujawnienia, jest bunt w oddziałach, oni są, jest marzec, są brudni, zawsze nie przychodzą do takiej pani bandy, która też mi tę historię zresztą opowiedziała, żony komendanta AK w Urzędowie. Ona tam chłopakom szykuje miednicę, oni się myją, podjeżdżają sanki, wysiada elegancki z pelisą, nawet nie wiedziałam dokładnie, co ta pelisa. W pelisie wypachniony w oficerkach inspektor Siła Nowicki siada i Żbik zginął razem z zaporą, wymyślił, miał 23 lata i zawsze robił kawały, że wpuści Siłę Nowickiemu wesz w kołnierz. Pod wpływem morby żyjącego jeszcze zapora po prostu pęka ze śmiechu, bo widzi to, grozi palcem, to no, nie wpuścili mu tej wszy. Ja to opisałam, dlatego że to jest zabawne, to nie ubliża ani Siłę Nowickiemu, ani nikogo, bo oni po prostu mieli po 20 parę lat i robili głupoty. Sąd zajmował się tym pół roku. W każdym bądź razie jest 95 rok, ja napisałam książkę, książka wyszła w ostatnich dniach sierpnia. Proszę Państwa, w połowie września, dokładnie 15 września, w Gazecie Wyborczej ukazuje się artykuł, fragment Państwu przeczytam, bo w drugim tomie jest odpowiedź dla Michnika i Wyborczej. W Gazecie Wyborczej ukazuje się artykuł, słynny artykuł Michnika i Cimoszewicza i panowie piszą mniej więcej tak, na temat żołnierzy, których dziś mówimy, nazywamy wyklętymi. Spróbujmy zrozumieć, że błądzenie nie oznacza koniecznie nikczemności. Kto miał więcej racji? Czy ci, którzy zauroczeni komunizmem, naiwnie chcieli budować lepszy świat i z upływem czasu coraz mocniej musieli zamykać oczy, by nie dostrzec zbrodni, czy ci, którzy wybierali beznadziejny zbrojny opór? To czas, gdy karykaturalny wymiar sprawiedliwości skazywał przeciwników politycznych na szubienicę, ale często też legitymacja PPR była dostatecznym powodem i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, odnosi się z tego wrażenie, że nie chodzi o żadne inne sprawy, tylko chodzi o to, że temat ma być zakazany. A partyzantka antykomunistyczna miała przetrwać dalej jako bandyci. To zbieg dat, bo mówię, moja książka wychodzi w sierpniu, we wrześniu Michnik i Cimoszewicz daje wytyczne historykom do tego, jak mają pisać o tamtych czasach. Ja wtedy odpisałam natychmiast Michnikowi i napisałam mniej więcej, że komuniści polscy, którzy w 1944 roku z pomocą Moskwy objęli w Polsce władzę, nie byli, jak sobie tego życzą Michnik i Cimoszewicz, budującymi lepszy świat, błądzącymi naiwniakami, byli bezwzględnymi ludobójcami, zdrajcami Polski, nieliczni, wśród nich sprawiedliwi i tak dalej, i tak dalej. No i się zaczęło. Przychodzi rok 97 i ja dostaję, choć w książce, proszę Państwa, ponieważ no, zasady nauki historycznej powodują to, że ja nie mogę, w relacjach mogłam i miałam prawo i obowiązek pisać wszystko to, co mi żołnierze powiedzieli. W książce ja napisałam o Sile Nowickim, opisałam tą historię z wszą, ale w zasadzie nie pisałam ani tak, ani tak, ponieważ danych miałam zbyt mało. Natomiast tę książkę Zaporczycy zakończyłam cytatem z akt sądowych z procesu majora Zapory i tej całej grupy. I w czasie procesu w 1948 roku Siła Nowicki powiedział tak. Po 25 stycznia 1945 roku spotykałem się z ludźmi z organizacji, w
w pierwszym okresie do czerwca 1947 za wiedzą władz UB, a następnie bez wiedzy władz. Ja dałam tylko w tej książce ten cytat. W 1997 roku zostałam wezwana do sądu, przed oblicze sądu, o zniesławienie córki i żona siły Nowickiego. To był po prostu proces, proszę Państwa, powiem tak, straszny. Pierwsze 3 lata, oczywiście wszyscy Zaporczycy stawali w sądzie i byliśmy jedną zwartą grupą. W pewnym momencie ja w sądzie powiedziałam, że ja już żadnego Zaporczyka przed sąd na świadka nie powołam. Dlatego, że proszę Państwa, Neumann, warszawski adwokat, Jerzy Neumann, przepraszam, ale najgorsze słowa się cisną na usta. I drugi Kokoszyński, lubelski adwokat, przesłuchiwali ich tak, jak na UB. Ja się bałam, że któryś z tych moich Zaporczyków po prostu padnie tam z wrażenia. I przyszedł moment, że ja powiedziałam, ja mogę ten proces przegrać. Więcej żaden z was nie przesłucha żołnierza zapory. Koniec, kropka. No i oczywiście proces przegrałam, bo nie chodziło o żadne fakty. Dlatego, że proszę Państwa, żeby było śmieszniej, ja o tym piszę, ale to są sądy naszej III Rzeczypospolitej. Akta sądowe z 1948 roku, powtarzam raz jeszcze, dowodzą, że Siła Nowicki powiedział, że po 25 stycznia 1945 roku współpracował z oddziałami Armii Krajowej za wiedzą UB. Natomiast co orzeka sąd? I to jest w aktach sądowych, możecie Państwo sobie sprawdzić. Sąd III Rzeczypospolitej orzeka, że ten 1945 rok to była pomyłka protokolantki. Że tak naprawdę to chodzi o rok 1947. Bez żadnych dowodów. Dalej, proszę Państwa, tu polecam książkę Wspomnienia siostry, jedynej siostry siły Nowickiego z Wyląg. Podczas gdy, czyli sąd, łącznie z Sądem Najwyższym w 2004 roku, uznaje, że ten 1945 rok w zeznaniach siły Nowickiego to jest błąd protokolantki. Natomiast jego rodzona siostra siły Nowickiego we wspomnieniach pisze tak. Mój brat Władysław Siła Nowicki po jesienią 1944 roku wrócił szczęśliwie do zdrowia i był w pełni sił. Poruszał się swobodnie po resztkach generalnej guberni, by następnie w styczniu 1945 roku w zupełnie głupi sposób dostać się w Korytnicy w Kieleckim w ręce NKWD. Mnie przesłuchiwali parę godzin w ciągu 2 nocy z rzędu. Czyli data styczeń 1945 siły Nowickiego koresponduje z relacją jego rodzonej siostry, że w styczniu 1945 roku, około 25 stycznia, dostał się w ręce NKWD. Teraz dalej, jeśli popatrzymy, Renata Strzeszewska w swoich wspomnieniach o sile Nowickim, to jest żona przyjaciela siły Nowickiego, pisze tak. Po wojnie zobaczyłem się z Władkiem Siła Nowickim w Krakowie na wiosnę 1945 roku. Powiedział mi wtedy, że wiedząc, że Zbyszek nie żyje, różne zarzucane mu przez NKWD działania w czasie okupacji przypisał właśnie jemu. Czyli to już jest, mamy trzecie źródło, które mówi o roku 1945. Jeśli weźmiemy w dodatku proces rehabilitacyjny, a pamiętajmy, że Siła Nowicki jako jedyny ocalił głowę. 7 zapora i 6 jego oficerów zostało zamordowanych. On ocalił głowę, wyszedł żywy z tego wszystkiego i jako jedyny z żołnierzy zapory w roku 1956 został przeprowadzony jego proces rehabilitacyjny. Dostał wysokie odszkodowanie około 240-260 tysięcy złotych plus mieszkanie na Kruczej w Warszawie. A świadkami na procesie rehabilitacyjnym, co można sprawdzić w aktach sądowych w archiwum miasta Warszawy, był nie kto inny, tylko na przykład minister Urzędu Bezpieczeństwa Roman Romkowski, który zeznał, Nowicki miał dotrzeć
do ludzi znajdujących się w podziemiu. Nie wiem, dlaczego Nowicki miał kontakt z Brystygierową, bo ona też była świadkiem na procesie rehabilitacyjnym. Nam chodziło o rozładowanie podziemia. My wiedzieliśmy, że Nowicki ma wpływ na ludzi pozostających w podziemiu. Nie mogę powiedzieć, czy Nowicki współpracował z ministerstwem UB. Pewnie taki kontakt utrzymywał. Żadnych powiązań nie podpisywał. Sami świadkowie, Brystygierowa i Romkowski, którzy znają na procesie siłę Nowickiego. Teraz tak, sam Nowicki na procesie rehabilitacyjnym mówi. Natomiast zarzutu dotyczącego dostarczenia już po ujawnieniu fałszywych dokumentów dla Zapory i innych, z którymi miałem wyjechać, sędzia taki i taki uniewinnił mnie, ustalając, że w warunkach 1947 roku, dostarczając te dokumenty, działałem w niewątpliwym stanie wyższej konieczności. A Zapora i jego oficerowie zostali złapani na podstawie dokumentów, paszportów lewych, które ktoś im dostarczył. Proszę Państwa, ja dalej nie orzekam. Bardzo tylko ciekawe jest, że był moment, że po mojej książce może już proces był, może w 2001-2002 roku, śledztwo w sprawie siły Nowickiego w Warszawie prowadził prokurator Witkowski. I składaliśmy zeznania, ja, tam paru zaporczyków, ten prokurator, który również prowadził śledztwo w sprawie księdza Popiełuszki. Prokuratorowi Witkowskiemu to śledztwo odebrano. I do dziś nie jest cisza. Proces oczywiście przegrałam, dlatego że proces, można powiedzieć, że nie toczył się, nie znalazł się w Polsce żaden historyk, zacznijmy od tego, który udowodniłby mi błąd w sztuce. Jak lekarz popełnia błąd, to się woła ekspertów i mówią, tu błąd, tu błąd. Ja błędu w nauce historycznej nie popełniłam. Wytoczono mi proces, żeby uziemić, zatkać gębę i żeby informacje o żołnierzach Zapory i żołnierzach wyklętych, jakie dziś nazywamy, choć nie lubię tej nazwy, nigdy nie przedostały się do opinii publicznej. No, dzięki Bogu stało się inaczej. Dziś mówię o tym lekko, proszę Państwa, ale nie było lekko, dlatego że sądy orzekły, że ja mam przeprosić za to, że żyję, mam przeprosić rodzinę siły Nowickich w gazetach wyborczej, w polityce, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Ja oczywiście tego nie zrobiłam. Prawo jest takie, że wyobraźcie sobie Państwo, że oni opublikowali to przeprosiny w moim imieniu. Ja nigdy tego nie zrobiłam. Ja dowiedziałam się o tym, że ja kogoś, piszę o tym we wstępie do tej książki zresztą, o tym, że przeprosiłam, dowiedziałam się, bo znajomi mi przynieśli gazetę, co to przeprosiłaś? Ja mówię, nikogo nie przeproszę. Nie przeprosiłam, ale nie minął tydzień, jak dostałam rachunek, proszę Państwa, do zapłacenia. W 2004 roku to było 42 tysiące, proszę Państwa. Ja mało nie umarłam, troje dzieci w domu, i hipoteka na dom natychmiast weszli. Niewiele brakowało, że z trójką dzieci znalazłabym się na ulicy. Ale mówię, Zapora i Pan Bóg gdzieś czuwał nade mną. Proszę sobie wyobrazić, że ciągnąca się lata sprawa śmierci mojego męża pierwszego, który zginął w wypadku, i moje starsze, dwójka starszych dzieci nagle dostaje odszkodowanie. I syn, ja wspominam o tym we wstępie, syn. Przychodzą odszkodowanie po ojcu i syn mówi, mamuś, ja płacę. I zapłacił te pieniądze i ocaliliśmy dom, bo znalazłabym się z dziećmi na ulicy. Dziś się mówi o tym, o takich sytuacjach na głos, ale ja byłam pierwszą, gdzie zadziałała cenzura sądowa. I naprawdę, gdyby nie to odszkodowanie za śmierć ojca moich dwójki starszych dzieci, to nie wiem, jakby się to skończyło dla mojej rodziny. Dzięki Bogu wszystko się jakoś udało. Proszę Państwa, minęło 20 lat od napisania książki. Ja pamiętam zresztą właśnie 20 lat, to był 94 rok. A propos wódki. Siła Nowicki jeszcze wtedy żył, był adwokatem. Odmówił
był dobrym adwokatem, odmówił żołnierzom zapory wszczęcia i rozpoczęcia procesu rehabilitacyjnego dla majora zapory. Siłanowicki odmówił, zakładał sprawę Szczerba, nieżyjący z Częstochowy, Kochanowska, Opal i tu w filmie występował Ryś, ten, który w sierpniu już poleciał do Rosji wywieziony. Czyli zwykli partyzanci. I siedzieliśmy, na drugi dzień mieli jechać na rozprawę do Warszawy. To był maj 94 roku, mogę spojrzeć dokładnie, kiedy to było. Czyli już jest pięć lat po tym pseudo-upadku komuny. To jest dokładnie 23 maja 1944 roku. Pamiętam to nawet nie ze względu na datę, tylko na wódkę. Bo siedzieliśmy z Opalem, siedział właśnie Ryś, Kocoń, Opal i Adamski. I siedzieliśmy... No tak, bo oni jechali do Warszawy. Ja do Warszawy nie mogłam jechać, bo moje najmłodsze dziecko, które tu siedzi, było jeszcze małe i coś tam chorowało. Ja siedziałam i ja mówię, panowie, musi się udać, musi. Ja im wlewałam otuchę. Jeśli nie zrehabilitują zapory, to poruszymy ziemię, to ich rozwalimy. To takie no, głupoty im wciskałam po prostu. A oni pili tę wódkę, no nie upili się, bo to partyzanci się rzeczywiście nie upijają. To pan kowboj ma rację, ale tam jakieś pół litra wypili i z tą nadzieją, że się uda, pojechali następnego dnia do Warszawy, no i udało się zrehabilitować zaporę w 1994 roku. Więc ja mówię, jeśli chodzi o siłę Nowickiego, dla historyka jest zbyt wiele nieścisłości, proszę państwa. A już to, że rehabilitację, bo teraz w czasie procesu to ja się wczytałam w jego akta, ściągnęłam, kazałam ściągnąć akta do Lublina i się wczytałam, to proszę państwa, niestety, ale akta siły Nowickiego podejrzewam leżą w jakimś utajnionym sejfie w IPN-ie. Także ten proces mój to była próba po prostu zamknięcia gęby, bo i co jest skandaliczne, proszę państwa, że ja mówię tak, moją książkę ocenzurowali, czort z tym, ale ocenzurowali ich relacje, bo tomy relacji są ocenzurowane. Nie to, co ja historyk napisałam, tylko to, co mówili żołnierze zapory. I to jest absolutnie bezprawie. Natomiast już jak wyszedł wyrok Sądu Najwyższego, to ja to opisałam w innej książce, to była już byłam zdesperowana, no ale już tak syn zapłacił za ten dom, więc wisielczy humor. Pamiętam takiego, mam chłopaka takiego w Lublinie, bo tak ja nie używałam adwokatów, troje dzieci mam, nie miałam pieniędzy na adwokatów, ale już do Sądu Najwyższego taki chłopak za grosze tam, adwokat, taki pan Krzysio. Ja przyszłam do niego i mówię, panie Krzysio, mam pomysł wydania książki w takiej formie, ocenzurowanej. Jeśli ocenzurowali, to niech to będzie. Wytniemy te kawałki, no i mu mówię, jak przyniosłam projekt tego wstępu, który do dziś jest. Ja mówię, co mi grozi za wydanie takiej książki ocenzurowanej? I on mówi, no pani Ewo, jak pani wyda to jako ocenzurowane, to znaczy, że krytykuje pani wyrok Sądu Najwyższego. A krytyka za krytykę Sądu Najwyższego obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ja pamiętam się wtedy wisielczo roześmiałam, ja mówię, panie Krzysiu, no to będą cyrki. Jeszcze nie było tak, żeby Sąd Najwyższy obywatelkę szarą Ewę Kurek powoływał do sądu. Niech mnie sądzą, ja to wydaję. No ale pan Krzysiu pomyślał i mówi, a to byłoby genialnie, pani Ewo. Gdyby Sąd Najwyższy pozwał panią do sądu, to wtedy idziemy z całą sprawą do Strasburga, bo wtedy jest sprawa, proszę? Więc o to, sprawa rząd polski czy sąd polski przeciwko obywatelowi Polski Rzeczpospolitej. Proszę?
No i proszę Państwa, minęło 10 lat, ja wydałam książkę, która ośmiesza wyrok Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy nie pozwał mnie do sądu do tej pory, choć czekam naprawdę, żeby Sąd Najwyższy zechciał pozwać mnie do sądu za to, co publicznie mówię i ośmieszam jego wyroki i ośmieszam w mowie i w piśmie. No, bez reakcji, proszę Państwa. Czy nasi goście jeszcze mają siły na odpowiedzi na ewentualne pytania z sali? Czy też parę pytań zniosą? Bardzo proszę, ja będę może podawała mikrofon, bo jednak nie będziecie Państwo słyszani. No był bolszewikiem po prostu, no. Tak, to wszystko wiemy, wie pan, także wszyscy chyba wiedzą, kim był ojciec Trzymaszewicza. Był ubekiem, który współpracował chyba ze Smierszem. Ze Smierszem współpracował i mordował akowców pod Augustowem, a ojciec Michnika był po prostu szpiegiem sowieckim i tyle. Panie Ewo, ja mam do Pani pytanie. Nie wiem, bo czytałem w jednej z publikacji o Opalu. Były tam takie wątpliwości, jeżeli chodzi o wnuka pseudonim Opal. Tak, tak, tak. Czy Pani coś na ten temat Opal mogłaby? Opal występował w moim filmie. Tak. Oczywiście wiem i proszę Państwa, to wypisywanie i mówienie o Opalu to jest próba zaciemniania odpowiedzialności innych za śmierć Zapory. Dlatego, że Opala znałam, Opal umarł w 98 roku. Był zastępcą Zapory i tak jak z większością, ze wszystkimi Zaporczykami byłam zaprzyjaźniona. Od 94 roku oni, o tym piszę w albumie, już przestali konspirować i mówić. Sytuacja jest taka, że nie Opal odpowiada za śmierć Zapory. Dlatego, że Opal dostarczył Zaporze na jego prośbę i to jest w relacjach, to jest w książce, czyste książeczki wojskowe. Natomiast oni wpadli, bo dostali lewe paszporty, o których mówi Siła Nowicki. Natomiast z Opalem jest inna sprawa, ja to też piszę w książce. Z Opalem jest inna sprawa. Opal był, tu w filmie mówi o tym gitarka, że został aresztowany przez UB w grudniu 1945 roku. Wyszedł w 1946 roku, był w kontakcie cały czas z Zaporą, nie był już jego zastępcą, ale był cały czas w kontakcie z Zaporą. Gdyby do ostatniego dnia pobytu na Lubelszczyźnie, to są relacje nie tylko Opala, ale wszystkich innych żołnierzy. Gdyby Opal chciał wydać Zaporę, to miał go na talerzu. Natomiast z Opalem była inna sprawa, że przychodzi rok 49, Zapora jest zamordowany 7 marca 49 roku. Dwa miesiące później Ubecja trafia na dokumenty, bo Zapora odchodząc z Lubelszczyzny, Opal miał 4 dzieci. Zostawił mu pieniądze na kupno młyna w Krężnicy Okrągłej. Zostawił mu pieniądze i Opal miał zwracać te pieniądze oddziałom. Kędziorek jeszcze zostawał, taki oddział Kędziorka w tej części Lubelszczyzny. On miał chłopakom na utrzymanie w lesie dawać i otrzymywać zwrot, pokwitowanie od Kędziorka, że wypłacił się z tej pożyczki. On trzymał to, miał rewizję, UB znalazło te kwity pokwitowania, zwrot pożyczki dla Kędziorka. Zabrali mu młyn, jego aresztowali. I po ludzku, proszę Państwa, również przywódcę zresztą z Izą Kochanowską, pamiętam, siedzieliśmy, rozmawialiśmy o tej sytuacji. I on powiedział, chcę przy świadkach powiedzieć. Przy drugim aresztowaniu w 49 roku, proszę Państwa, użyję partyzanckiego języka tak, jak Opal powiedział.
Panie Ewuniu, przy drugim aresztowaniu to ja już miałem miękką dupę. I ja po prostu wiedziałem, co mnie czeka. Każdy człowiek ma swoją normę. Musiałem coś powiedzieć. I Izie Kochanowskiej, która z jego powodu była aresztowana, powiedział: Iza, myślałem, że ty byłaś tylko łączniczką, ty byłaś młodą dziewczyną, że jak powiem o tobie, to nie powiem o innych. Opal był jedyny, który miał kontakt na Uskoka. Powiedział o Izie i o takim chłopaku z Wojciechowa, o którym myślał, że jest czysty, a trafili u niego broń i poszedł na śmierć. Opal przed śmiercią powiedział mi wszystko. I od tego czasu, powiedział panie Wuniu, od tego czasu przychodziło UB i chciało ode mnie coś słyszeć. Ja im coś gadałem, ale można pójść do biblioteki dziś, do Łopacińskiego i zobaczyć, to coś gadałem. Złożył między innymi pod presją UB zeznania nieżyjącemu już profesorowi Mańkowskiemu z UMCS-u. I można do dziś zobaczyć. To są, proszę państwa, z 10 lat konspiracji Opala, to jest 1,5 strony maszynopisu. Więc był to twardziel, którego w 1949 roku nie wytrzymał tortur, ale nie on wydał zaporę i on nie wydał nikogo. I te wszystkie rzeczy to są kalumnie i to jest próba odciągnięcia od poszukiwań sprawców rzeczywistych, bo się mówi Opal. Tyle krzywdy temu człowiekowi zrobili, dlatego że Ubecja działała również w ten sposób, że rozpuszczała po lubelskich wsiach plotki i puszczała plotki na temat Opala. A naprawdę praca historyka, proszę państwa, to jest jak układanie puzli. I jeśli chodzi o Opala, to te puzzle pasują co do milimetra. I jego zeznania z zeznaniami innych żołnierzy, z aktami procesowymi i ze wszystkim. Także ja do śmierci będę stała za Opalem, bo to jest, powtarzam raz jeszcze. Natomiast trzeba się przyjrzeć innym aktom i sądowym i różnym dokumentom. Tu jeszcze pytanie. Andrzej Łukawski, Kresowy Serwis Informacyjny. Straszne jest to, co pani mówi o tych perypetiach sądowych, ale to mnie jakoś nie dziwi. Chciałbym tutaj nawiązać do tego, co pan mówił o Armii Krajowej, o etosie, o tych mundurach, pięknie pan opowiadał, o goleniu i tak dalej. Mam do pani pytanie, jaki wkład Zarządu Głównego Światowego Związku był, jeżeli w ogóle był takowy, w rehabilitacji zapory? Światowy Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy AK. Czy zaporczycy wchodzą w struktury aktualnie? Wchodzą, ale proszę pana, do 89 czy po 90 roku w ogóle nikt nie występował o to. I jak był proces rehabilitacyjny, to też można w aktach sprawdzić. To występowali ludzie, żołnierze zapory. Dwóch braci było, Szczerba się nazywali. Musiałabym sprawdzić, jak pseudonim z Częstochowy, obaj nie żyją. Jeden z nich został zamordowany w 1948 roku, jak próbowali zdobyć pieniądze na wykupienie zapory, a drugi umarł w Częstochowie gdzieś może w 1998-1999 roku. Prosty chłop mieszkał w Częstochowie, ale z wykształcenia nie był prawnikiem, bo mówię, Siła Nowicki odmówił pomocy. I Szczerba z Gdańska Kochanowska składała sprawę rehabilitacyjną i z Lubelszczyzny, umierając ze strachu, jego zastępca Opal, właśnie o którym mówiliśmy, z którym wódkę piłam w przeddzień, Adamski, który już nie żyje, i Ryś Kocoń, w filmie występuje, Kocoń chyba był rzeźnikiem w Opolu, Ryś Kocoń. Też nie żyje, gdzieś umarł w 98 roku. Ten, który występuje w filmie. Bardzo dzielni partyzanci, ale prości ludzie. Kochanowska miała trochę wykształcenia prawniczego, ta Iza Kochanowska z Sopotu, i ona w zasadzie od strony prawnej prowadziła. Także ani Światowy Związek Żołnierzy, ani nikt nie... Ale też, wie pan, w 1994 roku jeszcze sobie niewiele ludzi zdawało sprawy z tego. Jeszcze Światowy Związek Żołnierzy AK nie wiedział, że takich akowców miał, szczerze powiedziawszy.
Bo urzędnicy zawsze, wie pan, partyzanci z daleka byli od związku, bo oni dopiero w 92, 93 roku zaczęli się po cichu skrzykiwać. W 94 roku ja to opisałam. W 94 roku była rehabilitacja zapory, a konspiracje skończyli jesienią 94 roku. Ja już byłam trochę zniechęcona, zaprosili mnie na pierogi, stanęli w mundurach, tak jak pan kowboj, i powiedzieli: panie, bo koniec konspiracji. Także to były takie lata. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja będę podawała mikrofon, ponieważ jest transmisja online i nie były słyszane pytania spoza mikrofonu. Ja chciałam się spytać, czy ma pani jakąś teorię właśnie, kto zdradził zaporę? Ja teorii nie mam, ja tylko mam fakty, te, które przytoczyłam, i każdy niech sobie wyciągnie wnioski z tych dokumentów. Ale rozmawiam z rodziną zapory, z siostrzenicą, i muszę nie tu też... Nie z siostrzenicą. Moja babcia była siostrą zapory, tak. Ale jest pani w kręgu rodzinnym, które zdecydowało o zaporze. Bo proszę państwa, muszę powiedzieć, że nie wiem jak wreszcie Polski, na Lubelszczyźnie, może dlatego, że ci żołnierze wyklęci, rzeczywiście to był bardzo żywy ruch, 1/5 żołnierzy Armii Krajowej pochodziła z Lubelszczyzny, więc ta walka z antykomunistami, z komunistami też szła tam na ostro. Lubelszczyzna cała kocha zaporę, więc jak Szwagrzyk znalazł w sierpniu szczątki zapory, to u mnie rozdzwoniły się telefony, że musimy pogrzeb komendantowi urządzić, i plan był taki, że z Warszawy, z Powązek, z tego miejsca pogrzebania przewieziemy go na lawecie przez Puławy, przez Kazimierz, przez Bełżycę, już grupy rekonstrukcyjne, wszystko gotowe. Arcybiskup lubelski powiedział, że katedra jest do dyspozycji majora Zaporę. Jest uchwała, jest decyzja pisemna wojewody, jest uchwała Urzędu Marszałkowskiego, jest uchwała marszałka województwa lubelskiego i prezydenta miasta. I muszę powiedzieć, że miałam ogromną satysfakcję, jak poprosił mnie urząd marszałek województwa lubelskiego, żeby słów parę powiedzieć na sesji we wrześniu o majorze Zaporze, bo chcieli przedstawić rodzinę i skłonić rodzinę, żeby pozwoliła majorę Zapory pochować w Lublinie. I na czas głosowania posłowie, znaczy to ci posłowie z sejmiku lubelskiego z SLD nie mieli odwagi podnieść rękę przeciw, tylko wyszli z sali. I jednogłośnie wszystko jest przegłosowane. No niestety rodzina zdecydowała, że major Zapora będzie na Lubelszczyźnie, zostanie w Warszawie, ale chcę powiedzieć tu publicznie całej rodzinie, że decyzja i prezydenta miasta, i wojewody, i marszałka województwa lubelskiego, i arcybiskupa Budzika jest aktualna. Jeśli jest miejsce na cmentarzu, ma być panteon żołnierzy zaporczyków, dlatego że znaleziono również i Rysia, i znaleziono Polaka, może znajdą resztę żołnierzy, więc na Walei Zasłużonych w Lublinie jest miejsce na przepiękny grobowiec, jest projekt tego fantastycznego grobowca, może rodzina jeszcze zmieni zdanie. To tak publiczna prośba do rodziny tutaj, bo dlatego, że Lubelszczyzna jednak tym terenem dla Zapory, który on ukochał, gdzie ludzie go kochają, pamiętają i gdzie ludzie przenieśli o nim pamięć. To dlatego ja uważam, że rodzina jednak powinna Zaporę zwrócić Lubelszczyźnie, bo gdyby nie ci chłopi lubelscy, którzy uczyli swoich wnuków tego marszu zaporczyków, gdyby nie to, że te matki, chłopki lubelskie mówiły: jak mnie braknie, to pamiętaj, tu był major Zapora, o nim nigdy nie wolno zapomnieć, to nikt by dziś nie wiedział o Zaporze. Dziękuję.
Rodzina, ja chciałam podziękować bardzo za te słowa i rodzina jest wdzięczna za tę pamięć i te starania. Jednak po naradach doszliśmy do wniosku, że Hieronim Dekutowski walczył za całą Polskę, a że to było akurat na Lubelszczyźnie, to tak się zdarzyło. Zaczynał na Zamojszczyźnie. Ale oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni i ja bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu i poznać jednego z zaborczyków. Nie miałby pogrzeb jak marszałek, tak, ale, po prostu. Ale nikt on nie miał pochodzi takiego. Z Tarnobrzegu i on był Tarnobrzeżaninem. Tarnobrzeg jeszcze 10 lat temu nie miał ulicy nawet. Oczywiście. Natomiast on nie jest wywożony za granicę, bo Warszawa jest stolicą Polski. Proszę bardzo, jeszcze następny. Wam tego nie wybaczę. Proszę Państwa, ja mam takie może naiwne pytanie. Od czasu do czasu to pytanie wraca do mnie i nie umiem sobie na nie odpowiedzieć. Czy była taka możliwość, żeby przynajmniej część partyzantów z podziemia uratować, przenosząc na tak zwane ziemie odzyskane, wyposażając fałszywą tożsamość, no po prostu ukryć. Ale proszę pana, były takie próby, oni naprawdę i decyzja zapory i w 45 i 7 pójścia na amnestię. Nie, właśnie nie na amnestię, tylko to znaczy, ukrycia się przed UB. Oni się ukrywali. Ogłaszali amnestię, ale większość nie podpisywała, tylko po cichutku, na przykład między Częstochową a Opolem, jak już się ta miejscowość nazywa, już dziś nie pamiętam, byli, bo tak ziemianie z Lubelszczyzny wywłaszczani ze swoich ziem, lądowali najczęściej jako dyrektorzy PGR-ów na ziemiach odzyskanych. I tam się lokowało partyzantów, tylko wie pan, że UB trafiało za nimi. Nie było miejsca ukrycia. I większość pojedynczym osobom udało się w ten sposób przetrwać. Na przykład Gitarka, który występował w tym u mnie w filmie. Gitarka był z 29 roku, rocznika, więc w 47 roku poszedł do ujawnienia, wyjechał na ziemię odzyskanie, inne nazwisko, wszystko. Przyszedł rocznikowo pobór do wojska, musiał iść do tego wojska. No, a że był 7 lat, było od 43, 4 lata w partyzance, to mimo, że miał 18-19 lat, to jak przyszło do rozbierania tej broni, to on to robił bardzo szybko. Oficer uznał, że on jest genialny i pośle go do szkoły oficerskiej w Toruniu. Gitarka się nie przyznała ani do nazwiska, ani do niczego. Ale już jak go posłali do szkoły oficerskiej, no to był tam tydzień, czy dwa, czy miesiąc. Któregoś dnia weszli do sali kajdanki i wyszedł z więzienia po 8 latach. Także to nie było tak, że można było, że oni nie chcieli. Oni chcieli żyć, to byli młodzi chłopcy, chcieli żyć. Ale jeszcze do 45 roku, tak jak Opal właśnie mówi, spotkał się z Mikołajczykiem, jeszcze do 45 roku była taka cień nadziei, że może coś się zmieni, może wywalczymy tę Polskę. Od 45 roku, od września, nadziei żadnej nie było. Oni wiedzieli już, że Polski nie wywalczą. Oni mogli tylko, i to się w innych filmach są sceny, gdzie mówią jeszcze wyraźniej, oni walczyli już o godne umieranie po prostu. To nie był wybór między tym a tym. Ich czekała tylko śmierć po prostu. I nawet był taki cedul, zrobiłam też o nim króciutki film, który wrócił z Syberii, akurat on z ziemiańskiej rodziny, wrócił z Syberii w 1946 roku i okazało się, że w tym czasie, jak on był na Sybirze, to bolszewicy zamordowali jego ojca, matkę, chyba dwie siostry pod hełmem. I jemu jednemu zapora pozwolił wrócić do oddziału, bo Sybiraków już... Tak, że Sybiraków już specjalnie tam pozwalano im jako tako żyć.
On wrócił do oddziału, bo Zapora po prostu jego przyjął, bo wiedział, że pójdzie się mścić w pojedynkę i zginie, a tu może przeżyje. I Cedur miał zasadę, która mówi o przyczynach, dla których oni byli w podziemiu, aż do 1963 roku. Że Cedur, jak siadał do śniadania, obiadu, kolacji, nagan koło ręki, koło talerza, to się chłopaki śmiali. Co ty, Cedur? A Cedur zawsze mówił, o, gdybyś był na Syberii, to byś wiedział, że to jest gwarancja mojej godnej śmierci. Nikt nigdy więcej nie będzie mnie tak traktował. No i zginął zresztą z bronią w ręku, tak jak sobie życzył. Więc proszę Państwa, to, bo różnie się ich przedstawia, tam jeszcze jakieś wiersze, nie wiem, że żyli prawem wilczym, historia milczy, to są bzdury. Żyli prawem wilczym, jakim prawem wilczym? Musieli uciekać i bronić się po prostu. Morwa czy inni mówią, nieraz siedzieli w chałupie, u jakiegoś chłopa jedzie UB, no to mówią chłopaki, no jedźcie, nie zaglądajcie tutaj, dajcie nam żyć. No ale jeśli próbowali ich zabić, no to ci się próbowali bronić. Ja jestem kobietą, ale ja wiem jedno, że gdybym miała do wyboru katownię bez pieki, że mi będą paznokcie wyrywać, nos do nosa, wodę lać i wszystkie te świństwa, to wolałabym z bronią w ręku zginąć. I oni po chłopsku, po polsku tak to powiedzieli. Mamy po żołniersku prawo do godnego umierania. Koniec. I umierali godnie, no, w większości. Pani doktor, obydwaj z moim przyjacielem jesteśmy potomkami żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji AK, która została rozbrojona właśnie w Lubelskim. Pytanie odnośnie oddziałów Zapory, których znamy Zaporę, może nie aż tak, bo jesteśmy potomkami 27, więc kopiemy w tej chwili w dokumentach, szukamy historyków. Czy w oddziałach Zapory byli żołnierze rozbrojonej 27. Wołyńskiej Dywizji? Byli, proszę pana, jeśli pan weźmie album. Dzisiaj go kupiłem dopiero. A, no to proszę spojrzeć na okładkę. Na okładce stoi tu taki wielki miś, taki duży żołnierz. Z tyłu, obok mojego zdjęcia, z tyłu. Taki największy na tej części. Jeden tylko? Nie, to jest ten jeden miś. To był dowódca tej grupy, która... No tak, ale historia misia i jego grupy jest taka, że on był z 27 Wołyńskiej. Mój ojciec też był w 27 Wołyńskiej, tylko to jak każde oddziały miały oddziały lotne i oddziały stacjonarne, to jakie? Garnizonowe. Mój ojciec był kolejarz, więc był w garnizonowym. Oddziały lotne przekroczyły Lublin, a część została ogarnięta przez Sowietów jeszcze na terenie Wołynia. W każdym bądź razie żołnierze 27 Dywizji Wołyńskiej wcieleni do armii Berlinga zawiązali natychmiast tam konspirację. Na przykład tłumaczką Sowieta, szefa sztabu, czy tam jakiegoś była dziewczyna. Ja to opisuję w książce, te krótkie relacje, które z 27 Wołyńskiej był Mikołaj Malinowski, którego relacja jest w którymś tomie. Oni zawiązali u Berlinga komórkę 27 żołnierzy 27 Wołyńskiej i potem, jak weszli na Lubelszczyznę, to w 45 roku wiosną część z nich poszła do Zapory, zdezerterowała, a część jeszcze poszła do Częstochowy i zdezerterowała pod Częstochową. To było może ze 20 chłopaków w sumie w tej grupy. Pseudonim. Proszę. Są nazwiska, tak, oczywiście. To jest Michał Szeremiecki, to jest miś, był z 27 Wołyńskiej. Z 27 Wołyńskiej był Michał Malinowski. No i trzeba by te 1000 przelecieć. Ja z pamięci nie jestem w stanie panu powiedzieć. Pani doktor, chodzi nam o to, że wychowujemy się do wielu akt i
Byli na pewno u Łoskoka, dlatego że na Skrobów był na terenie działań Uskoka, więc oni ze Skrobowa część uciekała i chowała się u Łoskoka przecież. Przepraszam, panie Zbigniewie, nie słychać pana w radio ani w telewizji, więc może proszę jeszcze podejść, bo zapraszam naprawdę tutaj. Proszę powiedzieć te dwa słowa, ponieważ to troszeczkę postscriptum do naszej konferencji o 27 Wołyńskiej. Proszę. Pytanie właśnie powtarzam, było i prośba. Jakie mamy szanse, żebyśmy mieli żołnierzy, którzy byli u zapory? Bo mamy w tej chwili już kontakty z historykami i wiemy, że byli u Żelaznego, byli u Orlika. Uskok opisuje swoje, że tak powiem, wspomnienia z żołnierzami 27. W NSZ-cie mamy Win, mamy Kowala Szatoński, ostatni pseudonim Winie Jemioła. Mamy naszego dowódcę batalionu Jastrzębia, który został, będąc w Winie razem z Turowskim, był przez miesiąc czasu dowódcą obwodu AKU-ków, kiedy został Ostoja aresztowany przez UB. Pytanie właśnie, czy pani doktor była łaskawa nam dodatkowo jeszcze jako niezależny od władz obecnej PRL BIS, jak ja nazywam, pomóc, to wszystko. Ja oczywiście, że tak, tylko że wie pan, gdyby pan się zwrócił do mnie 20 lat temu z tym pytaniem, kiedy żyło, jak ja zaczynałam badania, proszę państwa, to żyło takich 137 żelaznych zaporczyków i może 20 jeszcze takich gdzieś tam tego. Dziś minęło 20 lat i z takich żelaznych zaporczyków to naprawdę żyje pan kowboj, Morwa, Tęcza. Dziewięciu nas w całej Polsce. No tak, a, tak. Dziewięciu. I tyle. Szukam w głowie i z 27 nie żyje nikt już. Chcę panu odpowiedzieć na te pańskie pytanie. Proszę pana, każde oddziały, nie wszyscy, tak jak panu powiedziałem, ja z mojego oddziału, które widzieliście zdjęcie, 26, 28, autentycznie, konkretnie znałem 9, wiedziałem kto i nazwiska. Był u nas żołnierz, który zdezerterował z Majdanka, wzięty pod Ostrowem, gdzie pod Ostrowem, pod Lubelskim Ostrowem rozbroili 27, już dopadli ich kacapy i on zdezerterował z 10 zaradką w pełnym mundurze ze wszystkim, przyszedł do Romana, do oddziału i pseudonim nosił Ochotnik. Nikt nigdy w życiu się w oddziele ani nie pisał żadnych list obecności, nieobecności i nazwisk. Proszę pana, byli tacy, którzy nosił pseudonim, a nazwiska nikt nie wiedział. On chciał zapomnieć. Proszę pana, mieliśmy w oddziele Rosjanina, który autentycznie był i Roman mu załatwił, wyrobił mu piękne dokumenty, ożenił się z dziewczyną z lubelskiej wsi, wyjechał na zachód i w 40, jak znalazłem Romana drugi raz już po tych wszystkim ociepleniu znalazłem, to jeszcze nawiązałem z nim kontakt, to żył na zachodzie pod zupełnie innym nazwiskiem, Metryko, wszystkim Rosjanin, a że mówił śpiewająco, to wszyscy z Wołynia mówili śpiewająco i temu ruskiemu się też udało. Bo jakby go złapali, ale potem chodził i pokazywał damy, gdzie kto mieszkał. Bo jakby go złapali, to by go rozdarli. Przypominam sobie na przykład, wie pan jeszcze, bo tak, 27 rozwalili, rozbroili, oni się rozbiegli po całej Lubelszczyźnie. Na przykład tu próbuję znaleźć, ale to trzeba by się wczytać. W końcu to tyle nazwisk. W Niedźwicy był taki w 1945 roku jesienią oddział dowodzony przez Żabę, ale Żaba już nie żyje. Był taki żołnierz o pseudonimie Łoś na przykład. Wiadomo było, że z 27, potem się chłopak ukrywał, ale on zginął, zdaje mi się, podczas takiej akcji w Niedźwicy.
Także no, po prostu trzeba z tego tysiąca nazwisk wybrać. Ja jeśli miałam informację, że jest 27, to zawsze pisałam, że żołnierz 27. Proszę Państwa, myślę, że po 4 godzinach naszych wspólnych wspomnień i refleksji na temat tych niezwykłych czasów i osób i miejsc, przyjdzie czas na kupno ostatnich książek i kilka autografów, o które myślę, że możecie Państwo poprosić naszych bohaterów dzisiaj. A teraz najserdeczniejsze podziękowania w imieniu naszego, wszystkich widzów, wszystkich Państwa, ale także Stowarzyszenia Solidarni 2010. Chcemy wręczyć symboliczne kwiaty i polskie orły białe w koronie, wykonane przez medaliera pana Niedźwieckiego na pamiątkę dla Państwa. Bóg, honor, ojczyzna dla pana Zbigniewa Kowboja i orzeł biały Solidarnych 2010 dla naszej przyjaciółki dr Ewy Kurek. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję Państwu za przybycie. 4 godziny, Boże. No i przede wszystkim Solidarnym 2010 za organizowanie tego wszystkiego. Proszę Państwa, to jest wielka robota, naprawdę. Brak słów. Dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze poprosić bardzo Państwa, jeżeli Państwo zechcą, byśmy dalej organizowali takie konferencje i spotkanie z takimi ludźmi. Bardzo serdecznie proszę o wsparcie naszego Stowarzyszenia 2010. Na naszej stronie internetowej są dane. Bardzo dziękuję.